Promocja na weterynarzy. Stacja, na której się znaleźli, była wyjątkowo gościnna. Znajdowała się tam wprawdzie komenda dworcowa kierowana przez chorującego na splin kapitana Landsturmu, ale kiedy Kania po naradzie z towarzyszami opowiedział mu bajkę o złym połączeniu i omyłce i zaprezentował mu swoje głupie grymasy, kapitan machnął ręką. Przy waszej głupocie wypadek taki nie jest dziwny, kapralu. Mógł oddział wysłać mądrzejszego po te konie, teraz niech cierpi za swoją lekkomyślność, a wy tu posiedzicie do nocy i Feldfebel wsadzi was do właściwego pociągu, bo na własną rękę zajedziecie do Ostrawy na Boże Narodzenie. W żywność jesteście zaopatrzeni do kiedy? Do dziś włącznie. Podpiszcie mi kartę żywnościową, dostaniecie tutaj wyżywienie. Idźcie na stację odżywczą i siedźcie tam. Kania podpisał kartę żywnościową i poszedł z nią do stacji odżywczej, znajdującej się w drewnianym baraku za dworcem, gdzie rozgościli się na dobre. W baraku siedziało przy stołach kilkunastu żołnierzy czekających na pociąg i zabijających czas grą w karty. Nasi bohaterowie przede wszystkim umyli się i rozejrzeli w sytuacji. Nie przedstawiała się ona tak źle, jak osądził Kania. W takiej małej dziurze każdy przybysz zatrzymujący się na dłużej wzbudza podejrzenie, wobec czego postanowili w nocy wyjechać dalej i dostać się do pierwszego większego miasta garnizonowego, gdzie łatwiej można zdobyć fałszywe dokumenty i gdzie Haber miał czekać na przesyłkę pieniężną od rodziny z Wiednia. Pod jedną ze ścian baraku rozłożyli koce i rozbili obóz. Chcieli bowiem, aby im nikt nie przeszkadzał. Robili tak zresztą zawsze i izolacja ta wychodziła im na zdrowie. Nikt im nie właził w paradę i byli swobodni we wszystkim, nie potrzebując się kryć ze swoimi rozmowami. Obiad, jaki otrzymali w stacji odżywczej, Haber zakwalifikował kucharzowi w taki sposób, że słabo rozumiejący po niemiecku Węgier zaczął dopytywać się o szczegóły. — Was zagen? Co mówić? Haber wskazał na menaszki i zamieszał łyżką zupę. — Firsz fajne, tu dom? — Dla świń, rozumiesz? — Nem tu dom. — Was ist fajne. Nie rozumiem. Co jest świnie? Szwajne ist taki zafajdany kucharz jak ty. Tu dom? Nem tu dom. Gute zupę was? Nie rozumiem. Dobra zupa. Co? Pocałuj mnie. Tu dom? Rozumiesz? Nem tu dom. Wolen soldat repete? Kiczik. Haber napluł w menaszkę i dopiero wtedy kucharz się zorientował. Przywołany przez niego Cuxfirer, kierownik kuchni, zainterpelował Habera, dlaczego tak dziwnie traktuje skarbową zupę. Na co ten odpowiedział, że znalazł w zupie karalucha i idzie do komendanta dworca na skargę. Jeżeli myślicie, że was zaprosi na obiad do siebie, jesteście w błędzie, człowieku. Macie żreć to, co wszyscy, i to, co się fasuje. Jak jest w jadłospisie, a jeśli wam się nie podoba, nie bierzcie. Karaluch, wielkie rzeczy, odkrycie zrobił. Tu czasem znajduje się w zupie gorsze rzeczy niż karaluchy i nikt jeszcze od tego nie umarł. Bardzo pana przepraszam, panie Cuxfirerze, wtrącił się Sokolon, ale jeżeli się będziemy trzymać tego, że się ma jeść to, co się fasuje, to proszę mi pokazać w jadłospisie gotowane karaluchy. Cuxfirer spojrzał złym okiem na nieproszonego adwokata. Mogę wam pokazać bitego po mordzie wąsatego draba, co się wtrąca w nie swoje sprawy. Abtreten, opiekun z sakra, a was za to plucie mógłbym tak rozumu nauczyć, żeby się wam odechciało na przyszły raz z menaszki robić spluwaczkę, ty żydowski parchu. Abtreten. Kania oddał swoją porcję jakiemuś głodnemu żołnierzowi, który zaglądał w nietknięte menaszki jak wygłodzony kundel. Chładun z Sokolonem udali się do miasta i przynieśli stamtąd takie smakowite rzeczy, że Cuxfirer pożałował, iż potraktował ich w tak ostry sposób. Siedział teraz przy swojej barierce odgradzającej salę od kuchni i wzdychał.
Żałuj za grzeszny język, mruknął Sokolon i ze specjalną ostentacją oglądał każdy kawałek soczystej szynki, unosząc go na nożu w powietrze. Cuxfirer patrzył na to jak pies na wystawę wędliniarni. Pożywili się i nieźle podlali posiłek rumem i winem. Potem postanowili przespać się na zmianę do wieczora. Po południu zajechał na stację pociąg mieszany, osobowo-towarowy, który po odłączeniu dwóch wagonów naładowanych końmi odjechał dalej do Austrii. Podczas kiedy wagony przesuwano na bocznicę, gdyż miały być dołączone do pociągu odchodzącego w nocy, dowódca transportu, stroskany lejtnant pospolitego ruszenia, wysoki i chudy jak tyka, z pasem niedołężnie wiszącym na brzuchu, wkroczył do komendy dworca. Był to egzemplarz wybitnie nieporadny i apatyczny. Wyrwany w ostatnim roku wojny z własnego świadka interesów, w którym prosperował dotąd, uważał za szczytną służbę w mundurze oficerskim za zwyczajną katorgę. Ponieważ od oficerów zawodowych nasłuchał się wiele o zachowaniu się oficera i o wrażeniu, jakie powinien wywoływać, nadrabiał miną w sposób wzbudzający politowanie. Drzemiący przy piecyku ordynans komendy dworca stary pospolitak na jego widok powstał niedbale i z wyzywającym lekceważeniem. Poznał się od razu na wartości służbowej lejtnanta. Chciałem rozmawiać z panem komendantem dworca. Ordynans z wyraźnym brakiem szacunku podrapał się po głowie. Pana komendanta dworca nie ma, odrzekł i po małej przerwie dodał dla świętego spokoju. Panie lejtnancie. Lejtnant poprawił binokle na nosie. Proszę go zawołać, sprawa jest bardzo ważna. Stary ordynans popatrzył na lejtnanta, jakby pytał, czy może być dla mnie ważniejsza sprawa jak iskanie się przy ciepłym piecu? I wyszedł z widocznym niezadowoleniem. Lejtnant usiadł na taborecie i ponuro zapatrzony w buzujący w piecyku ogień wzdychał smętnie i półgłosem klął. W kilka minut później przyszedł odwołany od kartu zawiadowcy stacji kapitan i z niechęcią przywitał lejtnanta. Ten ostatni przedstawił się z wielkim szacunkiem i na zapraszający gest kapitana usiadł przy stole. Czym mogę panu służyć, panie lejtnancie? Zapytał kapitan. Melduję posłusznie, panie kapitanie, że jestem dowódcą transportu koni i jeden z nich właśnie, wierzchowy koń pana generała von Kreisa, dowódcy 6. Dywizji Górskiej, zdaje się, zachorował. Pozwalam sobie prosić pana kapitana o udzielenie mi pomocy sanitarnej w myśl instrukcji. Tu lejtnant wyjął z kieszeni odbitą na powielaczu instrukcję otrzymaną przed wyjazdem i uderzył po niej palcem. Gdyż obawiam się, że koń może zdechnąć. Kapitan odgryzł kawałek ustnika i wypluł go na podłogę. Na czym pan opiera swoje obawy, panie lejtnancie? Koń leży na podłodze i nie przyjmuje pokarmów, panie kapitanie. Sądzę, że coś mu dolega. Nie przyjmuje pokarmów, powtórzył kapitan ironicznie. I leży na podłodze. Lejtnant poprawił ciągle opadające binokle. Tak jest, panie kapitanie. Żołnierze tłumaczą to chorobą, której ustalić nie mogą. Poza tym nie znam środków zapobiegawczych. Proszę więc pana kapitana w myśl instrukcji o udzielenie pomocy, gdyż... Kapitan chciał odgryźć jeszcze kawałek ustnika, ale pozostało go już za mało, więc wypluł wszystko. Po czym splótł ręce na stole i wpatrzył się w lejtnanta takim wzrokiem, jak psychiatra sądowy patrzy na przestępcę w obliczu sądu, kiedy ma wydać orzeczenie. Wyniki obserwacji musiały być bardzo smutne, gdyż głęboko westchnął. Tym samym tonem, jakim do niego mówił lejtnant, tonem ściśle urzędowym i takimże stylem, kapitan odpowiedział z iskierkami ironii w oczach. Nic panu nie pomogę, panie lejtnancie.
W składzie Bahnhofskommando nie jest, jak dotąd, przewidziany etat weterynarza, a ja, jak pan widzi, jestem z oddziałów saperskich i na koniach znam się tyle, ile pan na lokomotywach. Jedno, co mogę dla pana uczynić, to komisyjnie zastrzelić konia i wystawić panu zaświadczenie, żeby się pan mógł przed swoim dowódcą wykazać, iż konia nie mógł pan uratować. Oto i wszystko. Lejtnant popatrzył na niego z przerażeniem. Zechce pan kapitan zrozumieć, że jest to koń pana generała. Poza tym każą mi za niego zapłacić z mojej garzy. Ma pan zupełną słuszność, kapitan uprzejmie skinął głową. Zresztą, jeżeli nie zastrzelę konia komisyjnie, to nie ulega wątpliwości, że nie otrzymawszy pomocy sanitarnej, zdechnie sam, dobrowolnie. Kapitan westchnął. Takie wypadki zdarzają się czasami i wierzchowym koniom panów generałów, niestety. Bądź co bądź, protokół stwierdzający zejście konia otrzyma pan ode mnie. To jest w mojej mocy. Przepraszam bardzo pana kapitana. W przepisach jest powiedziane, że... Lejtnant otworzył instrukcję i kapitan podniósł z westchnieniem oczy na sufit. Od odpowiedzialności materialnej dowódca transportu może być uwolniony jedynie w tym wypadku, kiedy koń zdechł w miejscu, gdzie nie było żadnej władzy wojskowej, która by, w myśl obowiązujących rozkazów, była obowiązana do udzielenia pomocy, lub też jeśli mimo obecności takiej władzy pomoc ta z winy tejże władzy została opóźniona, lub też jeśli udzielenie natychmiastowej pomocy nie mogło mieć miejsca z powodu siły wyższej, nieokreślonej niniejszą instrukcją. W tym wypadku jednak rzeczony koń lub inne zwierzę pociągowe, muł, osioł, byk, pies taborowy, nie może być pogrzebany, zanim powołana z najbliższego garnizonu komisja weterynaryjna nie ustali protokolarnie. Paragraf A. Przyczyny zasłabnięcia konia. Paragraf B. Przyczyny, dla której nie udzielono mu natychmiastowej pomocy. Paragraf C. Bezpośredniej przyczyny zejścia. Paragraf D. Nawiasem trzeba dodać, że instrukcję tę, jak zresztą wszystkie instrukcje austriackie, cechowało tak zwane austriackie gadanie. Bardzo to jest interesujące, co mi pan recytuje, panie lejtnancie, przerwał kapitan zgryźliwie. Przyznaję całkowitą słuszność zawartym w pańskich przepisach poglądom, ale lektura i pański paragraf nic tu nie pomogą. I koń czy inne zwierzę pociągowe zdechnie wbrew wszelkim instrukcjom, proszę pana. Jeszcze raz panu zaznaczam, że pomocy udzielić nie mogę. Dziwię się, że się pan tak przejmuje tym koniem. Czy ten wierzchowiec to jaki pański krewny? Ludzie giną tysiącami i nic, a tu nagle tyle kramu o konia. Ależ to jest koń wierzchowy pana generała von Kreisa. Kapitan zrobił taki ruch ramionami, jakby coś z siebie otrząsał. Czy sądzi pan, że konie panów generałów są nieśmiertelne? Pozwoli pan, kapitanie, że... Kapitan powstał. Pozwalam panu na wszystko, panie lejtnancie. Rozbierz się pan do naga, stań pan na głowie między torami i udawaj pan semafor, ale nie morduj mnie pan więcej tym koniem. Panie kapitanie, pozwalam sobie zameldować, że jeśli koń... Ach, du liebe Gott im Himmel! Ach, ty dobry Boże w niebie! Ale uparty z pana młodzieniec. Czy da mi pan spokój z tym przeklętym koniem? Tłumaczę panu, jak rodzonemu bratu, a pan swoje. Tak nie można, panie lejtnancie. Zechce pan wziąć pod uwagę mój stopień i wiek? Panie lejtnancie, rozumiem, że to jest nieprzyjemne, kiedy takiemu koniowi wpadnie do łba pomysł zdychania na obcej stacji na złość swemu dowódcy transportu, ale na to nie ma sposobu. Kapitan przerwał i podrapał się po policzku. Może mu przejdzie, pocieszał zmartwionego lejtnanta. Czy nie byłoby wskazane, panie lejtnancie, zrobić mu gorący okład na brzuch? Ludziom takie rzeczy pomagają. Nie? No proponuję tylko. Myślałem, że to można.
Do izby wszedł feldfebel kancelaryjny. Czy nie zna pan przypadkiem feldfeblu jakiego weterynarza w tej przeklętej dziurze? Może jest tu ktoś taki znający się na końskich chorobach. Panu lejtnantowi chce zdechnąć koń wierzchowy pana dowódcy dywizji górskiej. Weterynarzy, panie kapitanie, tutaj nie ma, ale na stacji mamy przejezdny patrol weterynaryjny. Kapitan uderzył się w czoło. A, prawda, ten bałwański kapral. Tak jest, panie kapitanie. Gdzie on jest? Zapytał lejtnant. Pan lejtnant pozwoli ze mną. Zgnębiony oficer wyszedł za feldfeblem na peron. Feldfebel polecił mu czekać na siebie, a sam wszedł do baraku stacji odżywczej. Patrol weterynaryjny zajęty był w tej chwili grą w 21 na dwa banki. Przy jednym rej wodził Baldini, przy drugim ogrywał personel stacji odżywczej kapral Sanwet. Bazyli Krcicz, z takim zapamiętaniem, że nie dojrzał feldfebla, dopóki ten nie podszedł do niego i nie trącił go w ramię. Chodź pan, panie kapral, musi pan udzielić pomocy koniowi wierzchowemu pana generała dowódcy dywizji górskiej. Kapral Sanwet przymknął na chwilę oczy, potem je szeroko otworzył i wpatrzył się w stojącego nad nim feldfebla. Przykro panu odejść od takiego banku, co? Ja tu pogram trochę za pana. Idź pan prędzej, bo lejtnant czeka na peronie. Lejtnant? Dowódca tego zdychającego konia. No, feldfebel odsunął kanie i usiadł na jego miejscu. Czy pan ciągnie do 17, panie kapral? Kania spojrzał na feldfebla trochę nieprzytomnie. Co robić, Haber? Spytał po chwili po polsku. Pan kapral weterynaryjny musi tego konia ratować. Z zimną krwią odpowiedział Haber i dmuchał dalej w wyciągniętą ostrożnie kartę. Masz teraz prawo zbić mordę Sokolonowi za ten dokument. Sokolon wzruszył ramionami. Masz kłopot? Nachylił się do ucha Kani i poufnie doradzał. Powiedz, że trzeba mu koniecznie zrobić lewatywę. Kania spojrzał na niego wrogo i zgrzytnął zębami. Tobie, draniu, przydałaby się lewatywa z terpentyny i dziegciu. Tyś mnie tak sprytnie ubrał. Nie ciskaj się, bo ci dobrze radzę. Powiesz, że nie masz przy sobie instrumentu i wyjdziesz w porządku z tej historii. Pójdziemy obaj. Sokolon niechętnie się skrzywił. Może twój dobry duch co doradzi? No idź pan, panie weterynarzu, bo lejtnant czeka, przypomniał feldfebel. Komu mam teraz rozdać karty? Kania włożył pas i z westchnieniem wyszedł na peron. Za nim z opuszczoną głową powlókł się Sokolon, który w tej chwili wnosił w myśli pretensje do swego dobrego ducha za to, że go w taki dokument zaopatrzył. W słabym świetle lampy elektrycznej wiszącej na drucie i podrzucanej wiatrem, Kania ujrzał nerwowo spacerującego lejtnanta. Melduję posłusznie, panie lejt, wy jesteście ten weterynarz? Szybko przerwał oficer. Kania zrobił grymas, jakby mu garść soli wsypano do ust. Właściwie, panie lejtnant, to nie jestem weterynarzem. Ja jestem, lejtnant splunął. Więc cóż oni wariata robią w tym Bahnhofskommando? Zaraz tak zmyje głowę feldfeblowi, że zczernieje na węgiel. Kania podrapał się po głowie i nieznacznie spod oka spojrzał na oficera. Jestem podoficerem sanitarno-weterynaryjnym, panie lejtnant, i ewentualnie mogę... No to chodźcie! Lejtnant ruszył szybkim krokiem i obaj weterynarze, depcąc mu po piętach, szeptem przypominali sobie to wszystko, co wiedzieli o chorobach końskich. Najczęściej miewają zołzy, szeptał Sokolon. Nosaciznę też miewają. Wiem też, że są konie łykawe, ale co to znaczy, to nie wiem. Najlepiej wykręcić się, że nie masz lewatywy i koniec. Ten cały lejtnant to idiota i nie skapuje się. Więcej czasu do namysłu nie mieli, gdyż stanęli pod wagonem, w którym paliła się odrutowana stajenna latarnia.
Lejtnant wspiął się niezgrabnie i wszedł do środka. Za nim wdrapał się Kania i Sokolon. W wagonie znajdowało się 6 koni i 2 żołnierzy, którzy na widok wchodzącego lejtnanta z niechęcią powstali ze słomy. Jeden z koni leżał na podłodze z wyciągniętymi nogami i łbem. To ten, poinformował lejtnant. Kania stanął nad koniem pana dowódcy dywizji górskiej jak ojciec nad mogiłą pierworodnego dziecka. Przypatrzył się spod oka żołnierzom, po czym zaszedł od strony łba, nachylił się i przyglądał się wyszczerzonym zębom generalskiego rumaka. Sokolon tymczasem obmacywał koniowi boki z takim samym znawstwem jak Kania i kręcił głową. — A wy co za jeden jesteście? — zapytał lejtnant. — To mój pomocnik, panie lejtnant — zameldował Kania. Obaj żołnierze usunęli się na stronę, aby nie przeszkadzać panom doktorom i pociągając nosami patrzyli na te fachowe oględziny. Kania przykucnął nad łbem i zajrzał koniowi w ślepia. Jeden z żołnierzy odezwał się półgłosem do drugiego. — Ten weterynarz je taki mądry jak i my. A może i durniejszy, wiz? Kania drgnął, kiedy usłyszał polski język. Polacy? Szybko zapytał. Polak? Odpowiedział żołnierz. Gadaj, co temu koniowi jest, prędko. Co za ględzenie! Przerwał lejtnant. Zbadajcie konia kapralu i nie romansujcie, bo tymczasem zdechnie. Pytam ich, co ten koń żarł, panie lejtnant. Odpowiedział Kania po niemiecku i dodał po polsku, nie odwracając oczu od łba. Co mu jest, gadaj, bracie. Pieron gota wi, panie kapral, odpowiedział żołnierz. Musi Cezar co takiego i męcy go. Będzie co z niego, czy nie? Jak się uwalił we Widniu, tak lezy i fertyg. Widzi mi się, że kolki go sparli. Czy ten bałwan zna się na tym? Cholerę! Kobyły od ogiera nie odróżnia. Kania odetchnął pełną piersią i Sokolon, patrząc na niego, nabrał pewności siebie. Odchylił koniowi górną wargę i patrzył badawczo. Potem zdjął latarnię z haka i poświecił. Przez chwilę obaj patrzyli na konia i kręcili głowami. — No? — zapytał lejtnant z niepokojem. — Koniowi temu już nic nie pomoże, panie lejtnant — orzekł fachowo Kania. On ma kolki z piasku. Z czego? Przecież konie nie jedzą piasku. Tak jest, nie jedzą. Ale owies musiał być zanieczyszczony piaskiem i koń dostał zapalenia kiszek. Robi wrażenie, jakby już kilka dni chorował. Lejtnant wyraźnie posmutniał i patrzył żałośnie na konia, jakby z wyrzutem, że zdycha akurat wtedy, kiedy on go przewozi. I co teraz właściwie trzeba zrobić? Jest jakiś ratunek dla niego? Nie ma. Trzeba zastrzelić. Niech się nie męczy i tyle. Zupełnie przybity tym orzeczeniem lejtnant wydobył z kieszeni złożoną instrukcję i zaczął ją czytać pod latarnią. Żołnierze gwarzyli tymczasem z Kanią półgłosem. — Skąd? — Ze Lwowa. — My spod Nowego Targu. Papierosy pan kapral ma? — Dajcie pokurzyć. — Co będzie z koniem? — Nic nie będzie. Trzeba mu zrobić lewatywę i wyzdrowieje. Lejtnant włożył instrukcję do kieszeni i z westchnieniem zwrócił się do wyjścia. — Chodźcie, kapralu, ze mną do pana komendanta dworca i powiedzcie mu, co jest koniowi. Jeżeli ma być zastrzelony, to wy też będziecie musieli podpisać protokół. — Kania wysiadł za lejtnantem, a za nim Sokolon. Drogę do stacji zagrodził im jakiś pociąg wiozący artylerię, jak to można było osądzić z platform naładowanych działami, których lufy owinięte brezentem sterczały ku górze. Z wagonów zaczęli wysypywać się żołnierze z menażkami i manierkami i ustawiać się w 2 szeregi. Sygnał trąbki zapowiadał obiad. Musieli teraz za lejtnantem obchodzić cały długi pociąg. Kiedy weszli na peron, lejtnant zauważył komendanta dworca otoczonego grupą oficerów, który skinął mu głową. Lejtnant podszedł do niego. — Ma pan szczęście, panie lejtnancie. W tym pociągu jest lekarz weterynaryjny i będzie panu mógł pomóc. Pan major pozwoli, że poproszę tego lekarza na małe oględziny.
Jeżeli nie jest schlany, może go pan wziąć. Jak długo będzie trwało to branie obiadu, panie kapitanie? Ilu ludzi? 300? Jeżeli pan major chce napoić konie, to potrwa około 2 godzin. Mamy tylko jedną studnię z dobrą wodą. Kania, usłyszawszy radosną wiadomość o weterynarzu, pociągnął Sokolona za rękaw i nieznacznie zmieszali się ze snującymi się żołnierzami. Szybko szli do baraku stacji odżywczej, zapchanego teraz żołnierskim tłumem. — Zbierajcie się prędko, musimy wyrywać. — Co się stało? — zapytał Haber, wyciągnięty na kocach. — Zapytaj się tego drańskiego ducha — Kania wskazał ręką na Sokolona, który w milczeniu szybko nakładał plecak. — Dlaczego się zbieramy? — zapytał Baldini. — Dokąd właściwie idziemy? — Nie pytaj, tylko ubieraj się, musimy wiać, żeby nie wpaść. — Ale gdzie pojedziemy teraz, kiedy żadnego pociągu nie ma? — Pójdziemy. Stąd musimy się spalić, bo nam zaraz za tę końską diagnozę powiedzą kilka słów. Tylko czekać na żandarmów. Poradziłem temu bałwanowi lejtnantowi za strzelenie konia, a tu akurat zajechał pociąg z artylerią i weterynarzem. Mają mnie szukać, to już wolę im się sam usunąć. Jazda, idziemy. Wychodzić pojedynczo i czekać na mnie przy końcu peronu. Kania wyszedł ostatni i bystro rozejrzał się na wszystkie strony. Na szczęście kanonierzy, którzy zatłoczyli stację, byli doskonałą osłoną i można się było nie bać spotkania z kapitanem lub lejtnantem. Kiedy połączył się z oczekującymi na niego towarzyszami, prędko wyprowadził ich za stację. Znaleźli się na szerokim gościńcu wiodącym nie wiadomo dokąd. Pytany o kierunek drogi, Kania nie odpowiadał, tylko klął Sokolona, który z kolei przekazywał te złorzeczenia swemu dobremu duchowi. Księżyc świecił, pogoda była ładna, więc marsz był dosyć przyjemny. Szli tak długo, bokiem gościńca, dopóki Kania, który się stale odwracał i patrzył poza siebie, nie orzekł, że można się zatrzymać, bo światła stacyjne znikły mu z oczu. Usiedli nad brzegiem rowu. — Teraz powinienem dać ci w zęby — przemówił Kania, paląc papierosa. Toś ty mi zrobił taką przyjemność. Podziękujcie mu, chłopcy, za ten dokument. Miałem chodzić od jednego do drugiego i pytać, kto ma dokument? Zapytał Sokolon. Czy miałem może stanąć na środku poczekalni i wołać, żeby mi kto swój dokument odstąpił? Ale mogłeś zobaczyć, co bierzesz. Po odznakach można było poznać, co ten kapral za jeden. Trzeba się było wystarać o dokument? Wystarałem się. Nie miejcie teraz do mnie pretensji. Najpierw płaczą, że nie ma dokumentu, a kiedy człowiek poświęca się i zdobywa dokument, można powiedzieć z narażeniem życia, wtedy jest źle. Teraz toście mądrzy. Diabli wiedzieli, że tutaj jakiś koń zachoruje. Co teraz? W wyniku narady postanowili maszerować tak długo, aż dojdą do jakiegoś osiedla ludzkiego, gdzie mieli się zatrzymać i zorientować w okolicy. Po krótkim odpoczynku pociągnęli sobie dla kurażu z manierek i ruszyli dalej brzegiem gościńca pod osłoną drzew. Po drodze minęło ich kilka wozów jadących w przeciwnym kierunku. Gościniec szedł w skrętach pod górę i nasi bohaterowie prędko się zmęczyli. Po kilku kilometrach sapiący Haber zaproponował drugi odpoczynek. Usiedli więc znowu nad rowem. — Dawno już tak nie chodziłem. — Odzwyczaiłeś się w kancelarii, he? A ty tak dużo nie gadaj i lepiej milcz. Przez ciebie człowiek teraz musi cierpieć i na stare lata maszerować jak rekrut. Kiedyś się tak zestarzał. — Mówię ci, cicho bądź! Sokolon pociągnął z manierki. — Ruch i świeże powietrze. Zalecają wszyscy lekarze. Taki spacer dobrze ci zrobi, bo obrosłeś w sadło. Posiedzieli pół godziny i ruszyli w tym samym kierunku. W świetle księżyca okolica wyglądała jak ponura pustynia. Krajobraz był monotonny i jednostajny. Z obu stron gościńca rozciągały się gładkie i równe rżyska, na których tu i ówdzie stały sterty zboża pilnowane przez odzianych w kożuchy i uzbrojonych w pałki czikosów. Słysząc głosy, podchodzili do gościńca i patrzyli w milczeniu na mijających ich żołnierzy. Sokolon rzucał im jakieś słówko i pytał o drogę. Najbliższe osiedle ludzkie miało być za jakimś wzniesieniem gościńca i rzeczywiście wkrótce, kiedy stanęli na wzgórzu,
zauważyli w dole słabe światełka. Z daleka już usłyszeli poszczekiwanie psów. Musiała to być bardzo duża wieś, gdyż na skraju jej stała murowana karczma. Kania zajrzał przez okno i zdecydował się wejść. Stary karczmarz z fajką w zębach rezydował za ladą. Na widok gości podniósł się żwawo. Przy stołach siedziało kilku chłopów w starszym wieku, pijących wino i gwarzących z cicha. Karczmarz bardzo mało rozumiał po niemiecku i Sokolon objął teraz przewodnictwo. Zamówili jajecznicę z 30 jaj, co zwróciło na nich uwagę wszystkich obecnych. W zadymionej izbie ukazały się dwie młode Węgierki, córki gospodarza, które z ciekawością przyglądały się gościom obdarzonym takim apetytem. Baldini zrobił ogniste oko i Madziarki spojrzały na niego kokieteryjnie. — Ogniste, szelmutki — zauważył Sokolon i podkręcił wąsa. — Warto by się do nich wziąć. Kiedy sobie pojedli, Sokolon zamówił wino i zaczął z karczmarzem tajemniczą rozmowę. Nasi bohaterowie tymczasem popijali gęsto. Córki gospodarza wyróżniły Kanie i Baldiniego i posyłały im wabiące spojrzenia, kręcąc się za ladą bez widocznej potrzeby. Sokolon odszedł od lady i usiadł przy stole. Powiada, że najbliższa stacja jest stąd o 4 kilometry. Gdybyśmy się tu chcieli przespać, to nam odda stodołę. Poczciwy z niego dziadyga. Możemy więc spać tutaj? Zapytał Baldini. Ale w stodole. Powiedz mu, że mamy koce i niech nam da słomy, to się prześpimy w izbie na podłodze. A myślisz, że on się na to zgodzi? Jemu się tak do wnuków nie śpieszy. Spróbuj mu to powiedzieć, wtrącił się Kania. W stodole jest zimno. Mogę pogadać ze starym. Sokolon dosyć długo namawiał karczmarza, ale widać było po jego przeczącym kręceniu głową, że się nie zgadza. Powiada, że mu wyżłopiemy całe wino i wódkę. Mówi, że mogą przyjść żandarmi, a on nas nie zna i boi się. Nie wie, czy mamy w porządku dokumenty. Na stodołę jednak zgadza się. Pal go licho. Możemy spać w stodole, zgodził się Haber. Powiedz mu, niech robi to spanie, bo jestem zmordowany. Chładun poparł go i Sokolon znowu podszedł do lady. Karczmarz wydał córkom polecenia i nalał 2 kubki wina. Trącił się z Sokolonem i wypił. Kania zbliżył się do nich, niby chcąc zapłacić, w rzeczywistości zaś chciał porozmawiać z Madziarkami. Gospodarz teraz nie zwracał już uwagi na dziewczęta. Sądząc po jego nosie, lubił wypić. Kiedy zainkasował należność, nabrał szacunku dla całego towarzystwa, które solidnie zjadło i nieźle potrafiło pić. Takich gości miał teraz rzadko. Postawił od siebie kolejkę wina dla wszystkich i napędził córki, żeby się pośpieszyły z przygotowaniem posłania w stodole. Podczas kiedy Haber łamanym językiem węgierskim zabawiał gospodarza polityką, Baldini i Kania nieznacznie wysunęli się za Madziarkami na podwórze. Sokolon trącił Chładuna w bok. Chlajmy z nim, żeby się nie skapował. Karczmarza nie trzeba było długo namawiać do picia. Każdy stawiał kolejkę od siebie i w krótkim czasie gospodarz wyraził wątpliwość, czy od tak sympatycznych żołnierzyków nie wziął za dużo, o 3 korony. Ponieważ, jak oświadczył, czuje z tego powodu wyrzuty sumienia, Sokolon zaproponował mu, aby nadwyżkę tę zwrócił winem, na co zgodził się bez wahania. Kiedy nieobecność obydwu towarzyszy przeciągała się, Haber zapytał, czy nie było jeszcze jakiego błędu w rachunku. Karczmarz, dobrze już wlany, wziął kredę w rękę i zaczął sprawdzać rachunek bardzo sumiennie. Cała trójka starała mu się w tym pomóc. Karczmarz mamrotał po węgiersku i kreślił niewyraźnie cyfry na blasze, a Sokolon przy każdej pozycji wszczynał z nim gorącą dyskusję. Przyznaj się, bracie, żeś nas nabrał. Liczymy jeszcze raz. Po jakimś czasie obaj przyjaciele wrócili, a za nimi pojedynczo wsunęły się do izby obie dziewczyny z bardzo czerwonymi twarzami. Karczmarz był tak dalece zatopiony w rachunkach, które im dłużej sprawdzał, tym więcej się wikłały, że nie spostrzegł ich przyjścia.
Kania postawił kolejkę wina i gospodarz z zafrasowaniem wypił. Nie mógł w żaden sposób dojść do ładu z rachunkiem i zaczął go sprawdzać uporczywie jeszcze raz. Na następnej kolejce rozłożył bezradnie ręce i z żalem przyznał się Sokolonowi, że wstąpił w niego diabeł. Sokolon ze współczuciem pokiwał nad nim głową i podał mu sposób na wypędzenie tego diabła. Sposobem tym było kilkakrotne powtórzenie cudownego wierszyka w pogańskim języku. Gospodarz patrzył mu przez dłuższy czas na usta, ale nie mógł powtórzyć i machnął ręką z rezygnacją. Zabij, bracie, nie powtórzę, diabeł mnie opętał i kręci moim językiem. Po kilku próbach Sokolon zrezygnował i poradził karczmarzowi, żeby jutro bezwarunkowo poszedł do księdza i poprosił go o egzorcyzmowanie. Pożegnali się i ze wszystkimi bagażami poszli do stodoły. Jedna z dziewcząt przyniosła im latarnię stajenną i zawiesiła na belce. Na zaczepki Habera nie reagowała i nie patrząc na Kanie, który przeszedł obok niej przez podwórze, weszła do sieni, pozostawiając go przed drzwiami. W stodole porozkładali na słomie koce i rozebrali się. No i jak? Zapytał Sokolon Baldiniego. Figa, bracie. Chcą wyjść za mąż. A w jaki sposób porozumiewałeś się z nimi? Umieją po niemiecku? Tyle umiały, żeby nam powiedzieć, co potrzeba. Węgierki, bracie, to nie Włoszki. Nie takie prędkie. Leżąc na słomie gwarzyli. Kania postanowił wymaszerować przed świtaniem. Aby się obudzić na czas, wyznaczył dyżury godzinne, podczas których zawsze jeden miał czuwać. Przed północą spali już wszyscy wraz z dyżurnym, którym miał być Haber. Najpierw siedział okryty kocem i patrzył na latarnię, potem wziął w rękę zegarek i przypatrywał mu się z niezadowoleniem, nakręcił go. Następnie mruczał coś do siebie, śledząc wskazówki. Ich bieg wydał mu się niemożliwy do przyspieszenia. Próbował więc przesunąć je trochę w przód, ale zegarek jego był jakiegoś staroświeckiego systemu i nie wiedział, w jaki sposób ma to uskutecznić. Chciał nawet obudzić Sokolona, ale rozmyślił się i z rezygnacją położył się na słomie. Nad ranem Chładun poczuł, że ktoś go szarpie za rękę. Otworzył oczy i ujrzał nad sobą jakąś nachyloną, brodatą twarz. — E, kolego! Chładun usiadł i przypatrzył się gościowi. Miał na sobie mundur wojskowy i uzbrojony był w karabin. — Co? — Coście za jedni? — zapytał gość po niemiecku obcym akcentem. — A ciebie co to obchodzi? Brodacz usiadł przy nim na słomie. — Chciałem was prosić o pomoc. Widziałem was, jakeście maszerowali szosą i szedłem za wami aż tutaj. Zdezerterowałem, bracie, z regimentu. A coś ty za jeden? Słoweniec, z Istrii. Jeść mi się chce straszliwie. 2 tygodnie już wędruję nocami. Chładun spojrzał na zegarek i przyciągnął do siebie plecak, z którego wydobył chleb i kiełbasę. Masz, pożyw się. Dezerter odstawił karabin i zaczął żarłocznie jeść. Między jednym kęsem a drugim opowiadał, że idzie do pobliskiego miasta w tym samym kierunku, co oni. Na zapytanie Chładuna odpowiedział, że noce przepędzał w stogach i czasem coś od stróżów wyżebrał do jedzenia. A co będziesz robił w tym mieście? Masz tam kogo? Brodacz pokręcił głową. Nie mam nikogo, ale tam będę bezpieczny. Dlaczego? Jest tam duża stacja zborna. Przed 2 dniami spaliła się w niej kancelaria. Mówił mi o tym jeden spotkany dezerter, który miał fałszywy dokument i pojechał pociągiem. A ty co tam chcesz robić w tej stacji zbornej? Jak to co? Wszyscy dezerterzy tam ciągną, bracie, jak na odpust. W kancelarii spaliły się wszystkie dokumenty i nie wiedzą, co mają z ludźmi zrobić, bo nie mają papierów. Rozumiesz teraz? Jest tam 1000 chłopa. Chładun natychmiast zaczął szamotać Kanie i pozostałych. Nowina była rzeczywiście bardzo ciekawa i otwierała nowe możliwości. Kania szczegółowo wypytał Słoweńca i przyznał mu się, że jest też dezerterem. Słoweniec był zdumiony. Wszyscy? Wszyscy.
No wiecie, że się wam tak chciało ryzykować i całą paczką jeździć. Macie szczęście. Słoweniec był bardzo zadowolony ze spotkania. Poradził, żeby do stacji zbiorczej wchodzić pojedynczo i zebrać się na podwórzu pod wieczór. Twierdził, że sprawa jest bardzo prosta i opierając się na posiadanych informacjach, ręczył, że zadomowią się w koszarach bez trudu, ponieważ komenda zwróciła się do ministerstwa o wskazówki, co ma zrobić ze znajdującymi się na stacji rekonwalescentami ze szpitali, którzy skutkiem pożaru pozostali bez dokumentów. Ministerstwo odpowiedziało, aby natychmiast postawić wszystkich przed komisję, zdrowych miano powcielać do oddziałów frontowych, chorych zaś odesłać do szpitali. Według informacji dezertera komisja miała się odbyć za 2 dni. Dobrze się składa, orzekł Kania. Albo zdobędziemy tam dokument, albo damy się jeszcze raz zaasenterować do służby, a wtedy będziemy mogli sobie dalej poradzić. Niebo cię nam zesłało, bracie, wypij sobie. Słoweniec wziął w rękę manierkę i pociągnął. Żebyście ludzie wiedzieli, co ja wycierpiałem przez te 2 tygodnie, to byście się popłakali nade mną. Szedłem tylko nocami, bo we dnie bałem się spotkać żandarmów. I jadłem tylko to, co wyprosiłem od chłopów. Po drodze spotkałem w lasach może ze 20 dezerterów. Wszystko błąkało się w pojedynkę. Głodni byli tacy, że jeden zjadłby drugiego. Podchodzę do takiego poprosić o kawałek chleba, a on z daleka już woła, żeby mu dać coś do zjedzenia. Przeważnie żyją surową okopowizną. Jednego znalazłem konającego już prawie z głodu. Siedziałem przy nim cały dzień. W nocy zakradłem się do wsi i przyniosłem trochę wyżebranej od jakiegoś chłopa zupy. Naród tutaj dosyć przychylny, tylko boi się żandarmów, którzy ostatnio powściekali się. Za byle co aresztują i pędzą do miasta. Coś wisi w powietrzu, ludzie. Przewędrowałem pieszo dobry kawał świata i widzę, co się robi. Niedługo powinien przyjść koniec. Daj Boże, jak najprędzej. W lasach siedzi tylu dezerterów, że się ich na każdym kroku spotyka. Od razu jeden drugiego poznaje. A na froncie włoskim jak w garnku. Coś bulgocze coraz głośniej. Czytaliśmy w jednym ustępie, że podobno w niektórych pułkach istnieją już rady żołnierskie. Próbowali. Ale zdaje się, że się nie udało. Za dużo, bracie, narodów w tym naszym wojsku służy i nie ma zgody. Każdy chce niepodległości. Ale że Austria klapnie, to więcej niż pewne. Włosi dzień w dzień zrzucają z samolotów całe paczki literatury we wszystkich językach, a ludzie w okopach czytają to sobie. Przez taką jedną paczkę o mało mnie nie rozstrzelali. Rozdawałem kolegom i nakrył mnie lejtnant. Nie było innej rady. Przebiłem go bagnetem i musiałem wiać. Trochę mi dopomogli i zdołałem się wydostać cało. Teraz błąkam się jak bezdomny pies. Słoweniec westchnął. Myślę, że w tej stacji zbornej uda mi się jakoś przemarkierować trochę, a potem jak Bóg da. Albo powędruję dalej, albo gdzie się schowam. Może tymczasem wszystko się zawali. Zresztą, nie wiem. Zobaczę. Wieści opowiadane przez brodatego Słoweńca podniosły naszych bohaterów na duchu. Trzymaj się teraz nas, bracie, idziemy razem. Widzę, że z wami można się na wszystko pisać. Niezłe z was ryzykanty. Tyś jest kapral naprawdę. Czy sam się mianowałeś? Kania machnął ręką. Ja, bracie, byłem nawet kadet aspirantem. Zdegradowali mnie, zaawansowałem na kaprala, znowu mnie zdegradowali, potem zaawansowałem do frajtra, sam się mianowałem feldfeblem i sam się zdegradowałem do kaprala. Różne koleje się przechodziło. Tyś Polak, prawda? Po czym poznałeś? Słoweniec uśmiechnął się. Kiedy cię ten budził, powiedziałeś psia krew. A to słowo, bracie, jak legitymacja. Rozmawiając ze Słoweńcem, ubierali się i myli pod studnią na podwórzu. Na dworze był jeszcze mrok. Mimo to karczmarz już nie spał i kręcił się w oborze. Jak się wam spało, panowie? Dziękujemy, nieźle. Wypijecie świeżego mleka? Zaraz wam mogę dać.
Idźcie do izby, pali się tam w piecu. A ten? Skąd się wziął? To nasz kolega, spóźnił się na pociąg i dogonił dopiero tutaj. Karczmarz bystro obejrzał obdartego Słoweńca i jego brodę. Ej, chłopcy, chłopcy, żal mi was. Jak wyjdziecie ze wsi, idźcie lasem, bo tędy czasami patrole żandarmskie chodzą, a w lesie spotkacie kolegów, będzie wam raźniej. My się żandarmów nie boimy, odpowiedział Kania, wycierając się ręcznikiem. Mamy dokumenty jak złoto. Karczmarz podrapał się po głowie i splunął. Wiem ja, jakie macie złote dokumenty. Kto śpi w stodole i nad ranem maszeruje, a pyta się przedtem, dokąd ma maszerować, bo nie wie, gdzie jaka stacja jest, ten mi nie powie, że ma dokumenty jak złoto. Nie jeden taki u mnie spał w stodole. Nie moja rzecz pytać o dokumenty, co mi tam. Porządny z pana człowiek, karczmarzu, orzekł Kania i potrząsnął jego dłonią. No, zaraz porządny, zwyczajny człowiek jestem. Żal mi tylko ludzi takich jak wy. Idźcie do izby. Zaraz dziewczęta przyniosą wam mleko. Zabrali ze stodoły swoje rzeczy i weszli wszyscy do izby, w której na olbrzymim kominie palił się wesoły ogień. Obie siostry krzątały się już przy gospodarstwie. Na grzeczny dzień dobry odpowiedziały trochę nieswojo. Miały ku temu uzasadnione przyczyny. Przez całą bowiem noc drzwi do nich były na próżno gościnnie otwarte i biedne madziarki za każdym szelestem dostawały bicia serca. Kiedy stawiały na stole parujące kubki mleka, Kania niespodzianie przyciągnął jedną z nich do siebie i ucałował ją w same usta. Dziewczyna opierała się słabo, wreszcie kiedy stwierdziła, że wobec tego siłacza opór jest bezskuteczny, znieruchomiała w jego uścisku. Trwali tak w długim pocałunku, dopóki za drzwiami nie dało się słyszeć chrząkanie karczmarza. Wtedy Kania wypuścił z objęć dziewczynę, która głęboko zaczerpnęła powietrza w płuca. Ponieważ działo się to wobec wszystkich, uderzyła go lekko po twarzy, ale wyglądało to więcej na pieszczotę. Zjedli obfite śniadanie i pożegnawszy się przyjaźnie z szarzejącym w mroku gościńcem, z którego wkrótce zeszli, pomaszerowali brzegiem lasu. Po godzinie ujrzeli z daleka wieże kościołów i zatrzymali się. Teraz sobie odpoczniemy i wypijemy trochę na rozgrzewkę. Pociągnęli uczciwie z manierek i zapalili papierosy. Słoweniec radził wejść do miasta w pojedynkę, ale Kania, patrząc na widoczne z oddali dachy domów, orzekł, że lepiej będzie przeczekać cały dzień w lesie, niż wchodzić teraz do miasta, gdzie możliwość spotkania żandarmów jest bardzo prawdopodobna. Siedzenie w lesie wydawało się jednak Haberowi stratą czasu. Trzeba nam było lepiej siedzieć w karczmie. Wszędzie się pytają, to mogliby i do karczmy zajrzeć, nie kijem go to pałką. Zdaje mi się, że jeśli wmaszerujemy takim oddziałkiem, nikt nas nie zaczepi, zauważył Słoweniec. Dobrze, a co dalej? Gdzieś musimy pójść, nie? Nie było innego wyjścia, jak siedzieć w lesie do wieczora. Weszli głębiej i zaszyli się w gęstwinę. Kiedy pozdejmowali z siebie plecaki i rozłożyli na ziemi koce, Baldini i Chładun nazbierali gałęzi i rozpalili ognisko. Otoczyli wesoło trzaskający, ciepłodajny ogień i leżąc rozmawiali. Przed południem z zarośli wyłonił się jakiś obdartus z pałką w dłoni i na widok ognia i siedzących żołnierzy zatarł ręce. Przez chwilę patrzył na nich jakby nieufnie, ale na gest Kani podszedł do ognia. — Dezerterzy? — zapytał po niemiecku. — A ty? Przybyły odłożył pałkę i usiadł. — Macie coś do zjedzenia? Chładun wyjął z plecaka chleb i paprykowaną słoninę zakupioną w karczmie. Obdartus zaczął pochłaniać jedzenie z taką samą żarłocznością, jaką w nocy okazał Słoweniec. — Dokąd idziecie? — Do miasta. Baldini poczęstował go łykiem rumu, i niepodobny do człowieka dezerter zaczął im opowiadać swoje dzieje.
Krył się w lasach już trzeci miesiąc. Przehandlował na jedzenie mundur i wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Ostatnio żył surowizną oraz jagodami i ptakami, jakie udało mu się złowić. Był to Niemiec ze Styrii, kraju wyjątkowo patriotycznego. Do dezercji skłoniły go szykany jakiegoś oficera na froncie włoskim. Pieszo przekradł się aż do Węgier, skąd chciał powędrować w swoje rodzinne strony. Namawiali go do pójścia z nimi do stacji zbiorczej, ale Niemiec stanowczo odmówił. Prosił tylko, żeby mu zostawili trochę jedzenia i tytoniu. Niedola tego człowieka, żyjącego jak zwierzę, zrobiła na nich silne wrażenie. Podzielili się więc z nim posiadanymi zapasami żywności. Ponadto Kania dał mu 20 koron i swoje stare spodnie. Baldini zaś ofiarował koc i manierkę rumu. Każdy obdzielił go, czym mógł. Dezerter dziękował ze łzami w oczach. Porządne z was, chłopy. Bóg wam nagrodzi. Posiedział trochę przy ogniu i powstał. Owinął w koc otrzymane zapasy i związawszy go sznurkiem, założył na ramiona jak plecak. Dokąd teraz pójdziesz? Niemiec wskazał ręką na zachód. Do domu. A jak znajdziesz drogę? Oto nie ma zmartwienia. Orientuję się po słońcu i mchu na drzewach. Zresztą zawsze kogoś się spotka. Albo takiego jak ja wędrowca, albo jakąś poczciwą babinę i objaśnią. W nocy mogę sobie dojść do szosy i zobaczyć, gdzie jestem. Za 2 tygodnie będę już w swoich stronach. Bóg wam zapłać za pomoc, chłopcy. Życzę powodzenia. Przyłożył dłoń do czapki bez daszka i wszedł w gęstwinę. Słoweniec z Sokolonem poszli na poszukiwanie kartofli i po pół godzinie wrócili z pełnym plecakiem. Sokolon wydobył z kieszeni zawiniątko z solą. Dostałem to od jakiegoś chłopczyka. Powiada, że jego tata zginął na wojnie i pobiegł z pola do domu po mamusie, bo mu stryjka przypomniałem. Kazałem mu przynieść soli i przyniósł. Zaraz sobie napieczemy. Dawno już takich dobrych rzeczy nie jadłem. Piekli kartofle w popiele i paląc papierosy rozmawiali. Kiedy zostały upieczone, zajadali je, popijając rumem i winem. Tak zeszedł im czas do zmierzchu. Włożyli plecaki, zasypali ogień piaskiem i wyszli z lasu. Brzegiem szosy doszli do przedmieścia i tam zatrzymali się. Jakiś starszy obywatel wskazał im drogę do stacji zbiorczej i opowiedział o pożarze. Szkoda, że się cała buda nie spaliła. Złodziejskie gniazdo! Kania postanowił, że do stacji wejdą pojedynczo i będą się szukali koło kuchni, gdzie, jak przypuszczali, panuje największy ruch. Stacja zabłąkanych dusz. Po spaleniu się kancelarii w komendzie stacji zbornej zapanował chaos. Koszary były zapełnione ludźmi, o których nie wiadomo nic więcej ponad to, że chcą jeść. Starzy bywalcy opowiadali sobie, że pożar był bardzo na rękę panu komendantowi i reszcie oficerów, gdyż za jednym zamachem uwolnił ich od jakiejkolwiek odpowiedzialności za systematyczne okradanie skarbu państwa. Przeszło 1000 rekonwalescentów z różnych frontów, siedziało w koszarach, nic nie robiąc, w oczekiwaniu na komisję, która w myśl rozkazu Ministerstwa Wojny miała wcielić wszystkich do oddziałów frontowych. O odesłaniu do szpitala nie było mowy, gdyż rozkaz ministerstwa kategorycznie polecał unikać zwalniania ludzi ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie oddziałów frontowych, w których ostatnia, 14 z rzędu, bezskuteczna ofensywa nad Isonzo czyniła ogromne spustoszenia. Naczelne dowództwo stanęło w obliczu wyczerpania rezerwuaru ludzkiego. Aby ratować położenie, wystąpiło z desperackim postanowieniem rozpoczęcia jeszcze jednej ofensywy celem ułatwienia zadania Niemcom we Francji i ostatecznego przełamania oporu za cięcie broniących się Włochów. To, czego nie potrafiły dokonać wyborowe dywizje z początkiem wojny, miały zrobić zdziesiątkowane i wymęczone oddziały
uzupełniane bezwartościowym materiałem ludzkim z różnych stacji zbiorczych, szpitali i zakładów tyłowych. Stworzone specjalnie komisje superrewizyjne z bestialską bezmyślnością przeznaczały każdego trzymającego się na nogach żołnierza na front. Alles zum Front! Wszystko na front. Prasa pełna była nawoływań do samoobrony przed defetyzmem i dekowaniem się, a rozkazy władz wojskowych były coraz sroższe. Ale gliniany kolos stał nad grobem. Nic już nie mogło uratować monarchii austro-węgierskiej, gdyż gangrena zaszła za daleko i wyczerpane ludy krajów koronnych, ogołocone z mężczyzn, wygłodzone i tropione przez podejrzliwą żandarmerię i policję polityczną, nie miały już sił do stawienia dalszego oporu. W powietrzu można było wyczuć oczekiwanie na nieuchronny, tragiczny koniec czteroletnich zmagań. Oczekiwanie to czytano zarówno z twarzy żołnierzy, jak i z oczu umęczonych kobiet, które musiały staczać w ogonkach przed sklepami walki o zdobycie kawałka chleba dla głodnych dzieci. Upiór klęski rozpościerał swoje czarne skrzydła nad ogromnym obszarem państwa habsburskiego. Słychać już było jego diabelski chichot, zagłuszający nawet orkiestry grające na froncie marsze pędzonym na śmierć żołnierzom. Gorączkowo szkolone oddziały ostatnie marsz kompanie zapełnione dziećmi 18-letnimi i starcami 50-letnimi szły w morderczy ogień artylerii włoskiej z rezygnacją zarzynanych wołów. Upajani obficie wydzielanym rumem szli do ataku, potykając się o trupy kolegów z hełmami przekrzywionymi na bakier, z pianą na ustach, wyjąc hura, nic nie widząc i nic nie słysząc. Nie słyszeli nawet terkotania karabinów maszynowych, które obsługiwane przez specjalne oddziały posuwały się z tyłu i raziły ogniem próbujących uciekać, aby uniknąć pewnej śmierci na przodzie. Niejednokrotnie cały oddział lub cały odcinek linii bojowej wybuchał naraz diabelskim wyciem, zagłuszanym przez orkiestrę grającą hymn dla podniesienia nastroju. Ludzie szaleli masowo. Sanitariusze musieli staczać z nimi walki, zanim zdołali ich uspokoić i odprowadzić na tyły do punktów opatrunkowych, gdzie lekarze stosowali gwałtownie usypiające zastrzyki, po których wariaci dostawali wymiotów i z zawrotem głowy pędzeni byli z powrotem na linię bojową, gdzie nic nie widząc ginęli od razu. Żniwo śmierci było obfite. Na prędce wykopane groby zapełniane były nie pojedynczymi żołnierzami, ale Schwarmweise, po kilkunastu i kilkudziesięciu. W oblany wapnem dół układano porozrywanych na strzępy, pokurczonych nieboszczyków, nieraz w oplotach własnych kiszek, nieraz bez głów, rąk i nóg, nieraz bezkształtne miazgi, w których nie można było nawet rozpoznać człowieka. I zasypywano je na prędce, ponieważ oddziały grabarzy nie miały czasu. Brzozowe krzyże przywożone gotowe i stawiane na grobie opatrzone były napisem podającym liczbę 25 Infanteristen des KUK Regimentes, 25 piechurów CIK pułku. Niedobitki tych straszliwych rzezi znajdowały się właśnie na stacji zbiorczej, uzupełnione ogromnym odsetkiem dezerterów, którzy na wiadomość o pożarze ciągnęli tam ze wszystkich stron jak do Mekki. Tu mogli być bezpieczni, gdyż wobec bałaganu, jaki panował po zagładzie dokumentów, nie można było sobie wyobrazić lepszego schronienia. Nasi bohaterowie przedostali się w sposób umówiony do koszar stacji, po czym wszyscy znaleźli się bez przeszkód przy kuchni. Na parterze jednego z bloków koszarowych znajdowała się kantyna zapchana żołnierzami. Kania wszedł tam i z trudem znalazł miejsce dla siebie. Pozostali czekali na podwórzu. Siedzący przy stołach rekonwalescenci rozprawiali o mającej się odbyć komisji. Kania wdał się z nimi w rozmowę. Jakiś wesoły Tyrolczyk objaśnił go szczegółowo o zwyczajach panujących na stacji zbornej i od razu nachyliwszy się poufnie przyznał się, że jest dezerterem.
Pluję, bracie, na wszystko. 4 lata wojowałem, podziurawiony jestem jak sito i jeszcze mnie za to smarkaty kadet będzie prał po mordzie? Powiedziałem grzecznie do widzenia i poszedłem. Tutaj możemy sobie siedzieć chyba do końca wojny. Większego bajzlu, jak w tej Zamelsztele, nie widziałem nigdzie, chociaż w niejednym takim miejscu byłem. Znasz wiedeńską rotundę? Nie? Szkoda. Chodzi o to, że nie wiem, jak się mam zameldować z moją ferajną. Tyrolczyk uderzył go po kolanie. Pójdziecie ze mną od razu do sali, gdzie ja śpię. Jest tam prycz do cholery. Rozbierzesz się i masz zaraz prawo robić awanturę, że nie dostałeś kolacji. Podoficerowie zupełnie pogłupieli z tego wszystkiego i nie mogą się doliczyć ludzi. Jeśli cię zapytają, dlaczego nie ma twego nazwiska na liście, powiedz, żeś był w tym czasie w ustępie. Albo u lekarza, albo u diabła rogatego. Nic się nie bój i stawiaj się z pyskiem. Ja tu poczekam przed wejściem na ciebie. Kania postawił Tyrolczykowi kufel piwa i odszedł od stołu. A kiedy go zasłonili kręcący się po kantynie żołnierze, przysiadł się do jakiejś grupki, z której dosłyszał polską mowę. Dwóch starych żołnierzy siedziało przy mętnej herbacie i pożywiało się suchym chlebem. Każdy niesiony do ust kęs ochraniali podstawioną dłonią, aby się czasem jakaś okruszyna nie zmarnowała i nie upadła na podłogę. Byli wynędzniali, obrośnięci i obdarci. Polacy? Podnieśli głowy. Jawol. Pan kapral, tyż Polak? Polak. Siadajcie se. Skądeście są? Ze Lwowa. Aha. Do Suprowitu idziecie? Kania poczęstował ich papierosami i zaczął wypytywać. Byli to górale gdzieś spod Gorlic. Jose tatom zameśtele kwale i nie narzykam. Aby ino menasz lepszejsa była, mogę siedzieć do zwiesny. Lepiej tu jak w regimencie, wicie? W stacji zbornej znaleźli się skutkiem wyrzucenia z jakiegoś szpitala, gdzie, jak wynikało z ich opowiadania, nie z gorzej sobie radzili, aby pobyt w nim przedłużyć. Rozwlekle opowiadali, w jaki sposób można nabyć reumatyzm i jak trzeba symulować chorobę nerek, ale Kanie te szczegóły nie interesowały. Kiedy więc potwierdzili informacje podane przez Tyrolczyka, odszedł i pozostawił rodaków zatopionych w medytowaniu nad tym, na jaką chorobę pójdą do szpitala, jeśli zechcą ich wysłać na front. Odnalazł swoje statko na podwórzu i opowiedział im wszystko, co usłyszał. A co zrobimy z karabinami? Karabiny trzeba będzie rzucić, orzekł Sokolon. Po diabła nam one potrzebne. Nie wiadomo, co się zdarzy. A może się jeszcze przydadzą? W rogu olbrzymiego podwórza widniała ogromna sterta starej słomy i tam ukryli karabiny po uprzednim odjęciu od nich cennych rzemieni. Znajdą to znajdą, nie znajdą, to sobie w razie potrzeby zabierzemy. Idziemy. Przed wejściem do kantyny stał z rękami w kieszeniach Tyrolczyk i pogwizdywał. Jesteście? Niezła paczka. Wy tak cały czas razem? Spotkaliśmy się w podróżach. Tyrolczyk poprowadził ich za sobą na drugie piętro i otworzył przed nimi drzwi jednej z sal sypialnych, z której zaleciał ostry zapach środka dezynfekcyjnego. W nosie kręci. Masz prawo rozpylać sobie sosnowe powietrze lub wodę kolońską, zakpił Tyrolczyk. Przyzwyczaisz się. Macie tu prycze i kładźcie plecaki. Sala była mroczna i słabo oświetlona jedną żarówką. Na pryczach ciągnących się wzdłuż ścian leżeli i siedzieli żołnierze. Przez całą długość sali na środku stały na krzyżakach szerokie drewniane stoły, również gęsto obsadzone. Gwar rozmów prowadzonych w różnych językach upodabniał tę ogromną izbę do ula. Kiedy się rozgościli, Tyrolczyk wskazał ręką na siedzących przy stołach. Przeważnie dezerterzy. Prawdziwych rekonwalescentów może 1/4. Tutaj możecie sobie śmiało gadać, o czym wam się podoba, bez obawy zasypania. Morowe chłopy. Idź teraz do kancelarii i rób awanturę. Potem idźcie wszyscy pojedynczo. Na cuksfirera wsiadaj od razu z pyskiem. Aha, żebyś nie zapomniał. Jesteś z 12 sali i 4 plutonu. Nasza kompania jest 3. Verstanden!
Tyrolczyk porozmawiał z nimi trochę i odszedł do swoich rodaków. Każda narodowość trzymała się tu razem i zajmowała inny kąt sali. Czesi obozowali pod jedną ścianą, co można było poznać z daleka, po wykaligrafowanym na arkuszu brunatnego papieru i przytwierdzonym do ściany nad pryczami napisem Ceska Beseda. Nad kolonią ukraińską widniał napis Narodny Dom. Polacy, których było tylko kilku, napisali węglem na ścianie W jedności siła. Inne narodowości również ozdobiły swoje kąty różnymi napisami i godłami. Kania i Haber podeszli na pogawędkę do Polaków, Chładun zaś do Ukraińców. Jeden z Polaków pochodził ze Lwowa i przywitał się z Kanią, jakby go znał od dawna. — Servus! Legun czy trep? — Trep, ale lewy. — Bryknąłeś! Kania skinął głową. — To fajno. Masz szlugi? — Dawaj, bracie, bo mi się chce palić jak cholera. Mortusiaki jesteśmy! Ilu was tu jest? Codziennie, bracie, przychodzi świeży transport, który z naszych to si od razu melduje do nas, ale są we wszystkich salach. Tu można będzie do końca balu pomieszkać, wiecie? Nie mogą dojść do sztandu z nami. Fergaterungi nic nie pomagają. Jak rano do śniadania meldowało się z naszej kompanii 60, to do południa na obiad zameldowało się 15 więcej. Całkiem z tego rechnung z firery podurnieli, i teraz im już wszystko jedno. Kania poczęstował ich papierosami i odszedł z Haberem. Idę pierwszy do kancelarii i powiem wam co i jak. Kancelaria znajdowała się na końcu korytarza. Zastał tam feldfebla rachunkowego i dwóch pisarzy szeregowców, z których jeden, najwidoczniej Żyd, potrząsał papierami trzymanymi w ręku. Czy nie można się wściec, panie cuksfirerze? Ależ nasza kompania ma zwariowany przyrost! A kiedy zauważył Kanię, dodał ponuro. Oto ma pan nowego. Co pan sobie życzy? Kania, nie odpowiadając pisarzowi, podszedł do stołu, przy którym siedział dzisiaj osowiały podoficer. Nie dostałem dzisiaj kolacji, panie cuksfirer. Proszę mi dać kartkę do kuchni. Pisarz parsknął z irytacją i splunął. Cuksfirer podniósł głowę znad papierów i popatrzył na Kanię. Gdzie pan był przy obiedzie? Obiad dostałem, a teraz przychodzę do kuchni i powiadają, że mnie nie ma na liście. Dlaczego? Diabeł pana raczy wiedzieć, dlaczego. I ja bym też chciał wiedzieć. Jak nazwisko? Brzęczyszczewski. Cuksfirer pogrzebał palcem w uchu. Jak? Szczepan Brzęczyszczewski. Podoficer podniósł oczy do góry. No tak. Przęszyszewski. Język sobie można wykręcić na takim nazwisku. Spojrzał na listę i szybko przebiegł ją oczyma. Rzeczywiście. Nie ma pana, panie. Żeby ich wszyscy diabli wzięli tych plutonowych. Powpisywali tych, których nie ma. A wypuścili tych, którzy są. Ma pan przydział do jakiego plutonu? Jestem niby w czwartym. To ten idiota Kurz. Tak jest. Cuksfirer z irytacją oderwał kartkę z bloczku i przyłożył do niej pieczątkę. Idź pan z tym do kuchni, a tego Kurca zarżnę. Do rozpaczy mnie doprowadza ta głupia bestia. Żeby nie móc ustalić, ilu się ma ludzi w plutonie, na to trzeba być skończonym osłem. Zapiszcie go do listy. Pisarz ze złością zwrócił się do Kani. Nazwisko? Jak się do kaprala mówi? Zapomniałeś, żeś żołnierzem, jak widzę? Was tylko na front potrzeba. Nauczylibyście się dyscypliny. Podoficer musi się pętać o obiad jak żebrak. I traktują go jak psa. Każdy zafajdany łazik ma sobie prawo gębę wycierać frontowym podoficerem. Sakra! Jakby to nie wojsko było, a nie wiadomo co. I pan też, podoficer, siedzi sobie tutaj, jak basza, i nie zwraca na nich uwagi. Podoficer i obaj pisarze popatrzyli na Kanię uważnie. Przepraszam, burknął pisarz i nachylił się nad papierami. Jak pańskie nazwisko?
Szczepan Brzęczyszczewski. Dawaj pan tę kartkę. Odebrał karteluszek od patrzącego na niego złym okiem Cuxfirera i ruszył do drzwi. Może pan zechce powtórzyć swoje nazwisko, panie kapral, zawołał pisarz. Kania, trzymając klamkę, przystanął. Jeżeli ktoś jest takim bałwanem, że nie może napisać nazwiska, powinien być ordynansem, a nie pisarzem. Pocałuj mnie. Po jego wyjściu pisarz, trzymając pióro w ręce, zwrócił zdumione oczy na Cuxfirera, który z opuszczoną głową mruczał coś do siebie i patrzył na papiery bezradnie. Słyszał pan, jak on się nazywa? Nie wiem, jak zapisać. Chyba się powieszę, westchnął, nie odpowiadając, Cuxfirer. W głowie mi się mąci z tego wszystkiego, a taki kapral przychodzi jeszcze ze swoimi uwagami o dyscyplinie. Cuxfirer splunął. Dyscyplina. Dyscyplina. Nie. Ja się powieszę, panowie. Kania poszedł do sali i pouczył resztę, jak trzeba postępować. Kiedy pojedynczo meldowali się w kancelarii z pretensjami, że nie dostali kolacji, Cuxfirer tak dalece ugruntował w sobie i uzasadnił konieczność popełnienia samobójstwa, że już bez przerwy patrzył na hak od lampy. Przed capstrzykiem przyszedł sprawdzić stan plutonu jego dowódca, Feldwebel Kurz. Mnożycie się bez końca, moi chłopcy, mówił dobrotliwie plączącym się językiem. Jeżeli tak dalej pójdzie, za miesiąc nasza Zamelsztele będzie taką fermą hodowlaną dla potrzeb frontowych i będziemy sobie grzecznie wysyłali codziennie jedną marszkompanię. Mnożycie się błyskawicznie, wbrew naturze, moi panowie, i to jest zdumiewające dla mnie. Szósty raz dzisiaj sprawdzam stan plutonu i za każdym razem wychodzi inna liczba. Nowi wystąpić. Wraz z naszymi przyjaciółmi wystąpiło jeszcze kilku i Feldwebel przetarł oczy ze zdumienia. Ja nie jestem nowy, panie Feldwebel, od razu wyjaśnił Kania. Zapomniał mnie pan wciągnąć na listę i dlatego cały dzień chodzę głodny. Przed pożarem był pan też w moim plutonie? Bo teraz się wszystko poplątało i nie pamiętam dobrze. Właśnie tego samego dnia zostałem przesunięty z drugiej kompanii tutaj. Feldwebel pokiwał głową. Pięknie. Ma pan naturalnie pretensje do mnie, co? Nie mam pretensji do pana, tylko do kancelarii. Nie podali mnie do menaży. Niech pan sobie to wynagrodzi, panie kapral. Feldwebel kręcił guzik u jego kurtki. Idź pan do kancelarii i wybij temu bałwańskiemu rachunkowemu parę zębów. On mi tu przydziela ludzi bez zastanowienia i z tego wynika bałagan. Straszliwy bałagan, panie kapral. Jak się pan nazywa? Szczepan Brzęczyszczewski, panie Feldwebel. Feldwebel zmrużył oko i nachylił głowę. Założę się, że pan nie powtórzy. Jak? Szczepan Brzęczyszczewski. Wygrał pan zakład. Ale, Feldwebel obracał ołówek w ręce, niech pan to sam napisze, dobrze? Bo ja tego do rana nie wysylabizuję, panie kapral. Kania napisał mu nazwisko i kilku innych, gdyż jak się okazało, Feldwebel był chory na malarię i ręce mu drżały. Malaria musiała być, jak to można było poznać, po bijącym mu z ust zapachu leczona tylko alkoholem. — Ma pan ładne pismo, kapralu — orzekł Feldwebel. — Niech więc pan będzie dalej tak uprzejmy i pomoże mi w zestawieniu listy. Oczy mam też słabe, to wszystko ta malaria. Chorował pan kiedy na to? Nie, brzydka choroba. Kania zestawił mu listę całego plutonu i Feldwebel wyraził mu swoje podziękowanie w oryginalny sposób. Wyjął z kieszeni kilka pomiętych kartek i wsunął mu je w rękę. Za to, że pan dzisiaj był głodny, ma pan. Pobierz pan sobie te porcje w magazynie, na złość rachunkowemu.
posiedział trochę w sali, porozmawiał przyjaźnie z żołnierzami i wyszedł trochę niepewnie. Dowódcę plutonu mamy, jak się zdaje, sympatycznego człowieka, zauważył Haber. On się z tej malarii do końca życia nie wyleczy. Niezłe tu widać stosunki panują między podoficerami. Im większy bałagan, tym lepiej dla nas, rzekł Kania. Lepszej kryjówki dla dezertera jak koszary nie można sobie wymarzyć. Po capstrzyku pogaszono lampy i sala rozświetlana była tylko ognikami papierosów, które palili żołnierze leżący na pryczach. Dokoła brzmiały przyciszone rozmowy, które trwały bardzo długo w noc. Nasi bohaterowie, zmęczeni wrażeniami i wędrówką, szybko usnęli. Super rewizja. Minęły 2 tygodnie, odkąd przybyli do Zamelsztele, a o komisji jeszcze nic nie było słychać. Komenda stacji zbiorczej korzystała z tego na swój sposób i pan pułkownik robił niezły interes na panującym chaosie. Stan ludzi doszedł do 1500 i ciągle nowi przybysze powoływali się na to, że byli przed pożarem zameldowani w kancelarii i tam oddali swoje dokumenty. Cały ten zadowolony z siebie tłum łazików, dezerterów i rekonwalescentów był najlepszym dokumentem austriackiej korupcji i bezchołowia. Po całych dniach słychać było śpiewy wypoczętych markierantów, którym się czas dłużył. We wszystkich kompaniach panował nieład, zwiększany przez pensjonariuszy, którym to było na rękę i którzy nie podzielali zmartwienia zupełnie ogłupiałych podoficerów rachunkowych, nie mogących dojść do ładu z ustaleniem stanu liczebnego. W każdej kompanii był dowódca, ale nie widział go żaden z żołnierzy. Zresztą obecność jego nie była bardzo potrzebna, skoro nie prowadzono ćwiczeń ani wykładów. Każdy mógł robić, co mu się podobało. Korzystali z tego nasi przyjaciele i większą część dnia spędzali w mieście, łażąc po knajpach. Pod koniec 3 tygodnia rozeszła się błyskawicznie wiadomość, że komisja będzie urzędować od jutra. W stacji zbornej zaczęły więc działać lotne komisje lekarskie, które miały przeciwdziałać zabójczym zamiarom Ministerstwa Wojny i robiły to bardzo sprytnie. Z sali do sali, z pryczy na pryczę szły słuchy o uczynności kilku medyków, którzy za pewną opłatą robili każdego niezdolnym do służby na froncie. Wielu było amatorów takich zabiegów, zabezpieczających przed niewygodną decyzją komisji superrewizyjnej. Kazali sobie oni majstrować różne pozorne kalectwa i cierpienia. Noc poprzedzająca komisję rozbrzmiewała jękami i stękaniem, które spowodowane były niektórymi dosyć bolesnymi zabiegami. Najpopularniejszym cierpieniem był reumatyzm. Następnie szły choroby weneryczne, których objawy były łatwe do wywołania, szczególnie rzeżączka. Uzyskiwano ją tak, że wstrzykiwano sobie gdzie należy trochę mydła i wyciek trwał przez 2 dni. Dopiero badanie bakteriologiczne mogło wykazać symulację, ale w tym celu chory musiał być odesłany do szpitala. I o to głównie chodziło, bo skoro otrzymał na rękę dokument z przeznaczeniem do jakiegokolwiek szpitala, mógł zawsze wywabić na nim daty i wstawiać inne, a w ostateczności kręcić w szpitalu na swój sposób. Sprytu nie brakowało przebywającym w stacji łazikom, nie mającym ochoty walczyć o wielkość monarchii. Nieźleśmy zawędrowali, przemówił Kania następnego dnia, stojąc w tłumie żołnierskim przed budynkiem, w którym zainstalowała się komisja superrewizyjna. Teraz nas przepisowo jeszcze raz zaasenterują do wojska. Trudno, westchnął Haber. Mogłem pójść raz, mogę pójść i drugi. Ojczyzna jest w potrzebie i nie możemy jej tak małej grzeczności odmówić. Chodźmy do środka, bo zimno. Omówili szczegółowo sposób stawania przed komisją i ustalili swoje nazwiska, po czym weszli do ogromnej sali zapełnionej wybladłymi i wynędzniałymi rekonwalescentami. Ci, którzy kazali sobie wywołać wczoraj różne choroby, siedzieli na ławkach bardzo osowiali i posępni. Okazało się, że zwołana ad hoc komisja nie bierze pod uwagę żadnych chorób
i każdego uznaje za zdolnego do służby na froncie. Ojczyzna była naprawdę w wielkiej potrzebie. Skoro urzędowanie komisji miało tylko jeden cel – opróżnienie stacji zbornej i wysłanie wszystkich na front. Kto tylko mógł stać na nogach o własnych siłach, bezapelacyjnie otrzymywał kategorię A. Żołnierze wchodzili pojedynczo do obszernej izby, gdzie rozbierali się i drżąc z zimna czekali na wezwanie ich przed stół, za którym królowała wszechwładna komisja. Ogonek pilnowany przez podoficerów ze stacji wpełzał powoli do rozbieralni, gdzie każdy po rozebraniu się stał nago w rzędzie z garderobą w rękach, otrzymawszy uprzednio numer kolejny, który jeden z podoficerów pisał ołówkiem chemicznym na plecach. Kania, rozbierając się, zauważył to piętnowanie i przezornie wyjął z kieszeni chemiczny ołówek, który odtąd trzymał w garści. Superrewizja była nędzną komedią odgrywaną w tempie błyskawicznym. W następnym pokoju za pokrytym kocem stołem siedział stary oberst w towarzystwie dwóch kapitanów landszturmu. Obok stołu zaś stał w białym kitlu ze stetoskopem w ręce lekarz powołany do służby w ostatnim roku wojny, starowina, który zdawał sobie sprawę z poniżającej roli, jaką odgrywał. Gwiazdki widniejące na jego kołnierzu nie przynosiły mu radości, ponieważ okupione były świadomym, choć mimowolnym popełnianiem zbrodni. Miał więc minę męczennika. Pułkownik rozmawiał z jednym z kapitanów, podczas gdy drugi kapitan czytał rozłożoną na stole gazetę, zerkając od czasu do czasu na przesuwający się przed stołem ogonek. Głuchawy lekarz, nie patrząc jakby ze wstydu w oczy badanemu żołnierzowi, wprawnym ruchem przykładał mu stetoskop do piersi, nasłuchiwał 2 sekundy, po czym pytał: — Co wam brakuje? — Nic, chwała Bogu, pisz pan Feldfeblu. — Frontdienst tauglich, abtretten. I zaraz prędko odsuwał z badanego szeregowca, aby kwalifikować w ten sam sposób następnego. Żołnierze przywykli już do tego rodzaju komisji, wiernie podstawiali plecy pod ołówek Feldfebla, który zależnie od fantazji pluł albo wprost na siną z zimna skórę, albo na ołówek i piętnował ich ponownie, uprzednio zajrzawszy do rozdzielnika odpowiednią sygnaturą. 40. Regiment Piechoty, 2. Batalion Balonowy, 6. Ułanów. Poprzednia służba danego żołnierza i jego wyszkolenie nie były wcale brane pod uwagę. Decydujący był rozdzielnik, który podawał, w jakim oddziale trzeba uzupełnić wyrwy porobione w mięsie armatnim. Komisja ożywiała się jedynie w wypadku, kiedy jakaś karykatura ludzka słaniająca się na nogach próbowała odpowiedzieć na stereotypowe zapytanie lekarza: co wam brakuje? Mam suchoty! Krzyczał żołnierz, aby go lekarz mógł usłyszeć. Starowina zamykał wtedy usta otwarte do swego nieodmiennego chwała Bogu i zwracał zmęczone oczy na pułkownika. — Powiada, panie pułkowniku, że ma suchoty. Pułkownik marszczył brwi. — Suchoty? Nie wyglądacie na suchotnika. — Panie pułkowniku, od roku już. — Maulhalten, nie pytam się. Żołnierz odpowiada tylko na pytania. Cóż to za zwyczaje znowu? Dlatego tylko, żeby się oduczyć rezonowania, pojedziecie na front. Choćbyście mieli w dodatku ich cholerę. Na drugi raz będziecie pamiętali o dyscyplinie, wy świnio, abtreten. Dopiero w pułku mógł taki żołnierz wykazać swą prawdomówność i wracał do szpitala, aby po jakimś czasie znów stanąć przed podobną komisją i tak w kółko. Zasada niezwalniania stosowana była przez komisję z uporem godnym lepszej sprawy. Kania, widząc to badanie, był olśniony szybkością, z jaką się ono odbywało. — Podoba mi się ta komisja — szepnął do ucha Baldiniemu, stojącemu za nim. — Ale im klina zadam. Zbiegły jeniec włoski stawał przed komisją austriacką z całkowitą swobodą i humorem. Pierwszy z naszego grona badany był Chładun, który przypomniał sobie czasy udawania idioty w kompanii wartowniczej. — Nic wam nie brakuje, nic, chwała Bogu, zdatny na front Feldfeblu, abtreten, ich weiß nicht. — Nie wiem, ni z tego, ni z owego, odezwał się Chładun.
Was? Ich weiß nicht. Was wissen Sie nicht? Czego nie wiecie? Zapytał pochylony lekarz. Ich weiß nicht. Powtórzył po raz trzeci Chładun z tym samym tępym wyrazem twarzy. Lekarz odsunął okulary na czoło i przybliżywszy swoją twarz do jego twarzy, bacznie mu się przyjrzał. Potem osadził okulary na swoim miejscu i westchnął. Ten idiota też jest zdatny, Feldfeblu. Następny. Następny był Kania. Lekarz spojrzał na jego muskulaturę i przyłożył mu stetoskop do piersi. Wam to chyba nic nie brakuje. Chwała Bogu, chwała. Chwała Bogu, mam, panie sztabsarzt, padaczkę, zameldował zdecydowanie. Was? Mam padaczkę, panie sztabsarzt. Lekarz zwrócił się do pułkownika. Powiada, że ma padaczkę, panie pułkowniku. Pułkownik, oderwany od rozmowy, zamiast na Kanie, który zrobił krok naprzód, wywalił swoje czerwone oczy na Baldiniego. Padaczkę? Ta choroba wcale nie przeszkadza w służbie frontowej. Epilepsja nie jest zaraźliwa, prawda, panie doktorze? Nie ma obawy epidemii na froncie? Co? Właśnie, pójdziecie więc na front, przyjacielu. Padaczka rzeczywiście nie jest zaraźliwa, odezwał się przecierając z westchnieniem okulary lekarz. Ale pan pułkownik mówi do innego. Ten jeszcze nie był badany. Pułkownik wsiadł na Baldiniego. Dlaczego nie odpowiadacie? Stoi jak ta latarnia i nie odzywa się. Co za ludzie, co za ludzie! Pułkownik z kolei zwrócił się do Kani. Dlaczego wyrywacie się bez pozwolenia naprzód? Wy jesteście ten epileptyk? Tak jest, panie pułkowniku. Dziedziczny. Nawet dziedziczny. Popatrzcie no, moi panowie. Dziedziczny epileptyk. Słyszeliście, że ta choroba nie jest zaraźliwa? Nic więc nie stoi na przeszkodzie waszemu wyjazdowi na front. Chłop jesteście jak byk. Gdyby zachodziła obawa zawleczenia na front epidemii, poszlibyście do szpitala. Tak jednak nie widzę przeszkód, które by was miały wstrzymać od spełniania obowiązku wobec ojczyzny. Abtreten! Panie pułkowniku, melduję posłusznie, że stulcie pysk. Jak śmiecie odpowiadać bez zapytania, co? Dlatego tylko, żebyście się nauczyli dyscypliny, pójdziecie na front, choćbyście mieli dziedziczne zapalenie mózgu. Tam was oduczą rezonowania. Abtreten, wy świnio! Kania szurgnął bosymi nogami i odszedł do gromady zgrupowanej w kącie, gdzie poddał się piętnowaniu. Trzeci dywizjon artylerii konnej, rzekł Feldfebel. Niech pan z łaski swojej pluje na ołówek, panie Feldfebel. Uprzejmie zwrócił się do Feldfebla. Bardzo nie lubię, kiedy mi plują na plecy. To jest niehigieniczne. Feldfebel spojrzał na niego groźnie. Wy mi tu nie mówcie nic o higienie, bo was zaraz nauczę higieny swojej własnej. Mimo to napluł na ołówek. Pozostali zostali zbadani bez większych przeszkód. Haber nie przejął się srogością pułkownika i wyjechał z Platfusem. Platfus nie przeszkadza, zaczął lekarz. Wysokiej komisji nie przeszkadza, ale mnie bardzo. Nie mogę biegać. Przydzielą was do lotnictwa. Będziecie latali w powietrzu z waszym Platfusem. Panie sztabsarzt, melduję posłusznie, że ja mam zawroty głowy i do lotnictwa się nie nadaję. Będę żygał na dół. Nie zawracajcie mi głowy, dobry człowieku, i bądźcie łaskawi pójść sobie do diabła. Kiedy się wszyscy zebrali, Kania zaczął oglądać plecy. Każdy gdzie indziej. Dokąd idziemy, chłopcy? Smaruj, jaki batalion etatowy i fertig. Zawsze to w tyle będziemy mieli spokój. Zasłonięty przez towarzyszy, Kania wytarł to, co napisał im na plecach Feldfebel i wpisał każdemu identyczny przydział. Et bat 16. Jemu ten sam przydział wymalował na łopatce Baldini, po czym podeszli do stolika, przy którym prezentowali plecy jakiemuś cuksfirerowi, wręczającemu karteczki z wypisanym numerem kolejnym i przydziałem. Po tej ceremonii mogli się ubrać i czekać na wezwanie do przyległego pokoju, gdzie kilku spoconych podoficerów wypełniało arkusze ewidencyjne. Przed każdym stolikiem stała kolejka,
i podoficer, nie podnosząc głowy, zadawał szybkie, lakoniczne pytania, a odpowiedzi wpisywał w odpowiednie rubryki arkusza. Kiedy miała przyjść kolej na Chładuna, ten odwrócił się i szeptem oznajmił: zaraz będziecie mieli przedstawienie. Twarz wykrzywił w grymas ogromnej głupoty, opuścił dolną wargę, otworzył usta i z przygasłymi oczyma podszedł do stolika, kładąc na nim karteczkę. Imię i nazwisko? Zapytał podoficer szybko, nie patrząc na niego. Panteleimon Durnycia, odpowiedział Chładun ze smarknięciem. Jak? Powtórzcie to. Panteleimon Durnycia. Podoficer oderwał głowę od arkusza i uważnie popatrzył na jego usta. Jeszcze raz powtórzcie. Panteleimon Durnycia. Aha, Pantelmon Durnycia. Urodzony? Ich weiß nicht. Zugsführer znowu podniósł głowę. Co? Gdzie jesteście urodzeni? Nie wiem. Nie wiecie, gdzie jesteście urodzeni? Powtórzył pytanie podoficer. Nie wiem. Toś mi zdrowego ćwieka zadał, człowieku. Nie wie, gdzie się urodził. Panie Feldwebel, może pan pozwoli do mnie? Jest tu taki jeden ananas, że sobie z nim nie poradzę. Do stołu podszedł Feldwebel. Jakiej narodowości jesteście? Nie wiem. Feldwebel otworzył szeroko oczy. No, powiedział, patrząc na idiotyczną minę Chładuna. Mędrzec z ciebie. Jak widzę. Kto zna tego człowieka? Zapytał zwrócony do stojących w tyle. Ja go trochę znam, zameldował Kania. Czy to idiota? Nie wiem. Śpi ze mną na jednej sali, wiem tylko, że nie umie po niemiecku. Jakiej on jest narodowości? Hucuł, panie Feldwebel. Chładun pociągnął nosem z takim hałasem, że podoficer zżymnął się. Nie masz chustki, idioto? Kapie mu z tego nosa jak z wodospadu. Pewno mu ten zjełczały mózg tak przez nos wycieka. Cóż to za naród, ci huculi, kapralu? Jeszcze nie słyszałem o czymś podobnym. Mieszkają na granicy serbskiej, bez wahania odpowiedział Kania. To taki ludek na wymarciu, bardzo mało ich jest jeszcze na świecie. Na wymarciu? To dlaczego ta bestia żyje wobec tego? Potraficie się z nim rozmówić? Spróbuję, panie Feldwebel. No to tłumaczcie pytania i odpowiedzi. Zapytajcie go, gdzie się urodził. Kania spojrzał na Chładuna znacząco i rzekł po polsku. Gadaj, że nie wiesz. Dobrze to robisz. Ich weiß nicht, odpowiedział przedstawiciel wymierającego narodu. Kania rozłożył ręce bezradnie. Zdaje mi się, że to jednak idiota, panowie. Powiada, że nie wie. Feldwebel splunął. Musimy jednak ten arkusz wypełnić w jakiś sposób do stu diabłów. Gdzie ci huculi mieszkają, kapralu? Na granicy serbskiej. Trzeba będzie, cugsführerze, pójść potem do kancelarii batalionu i znaleźć na mapie jakąś miejscowość graniczną. Wpiszę mu to pan jako miejsce urodzenia. Zapytajcie go, kapralu, o imię ojca. Ty, bracie, swoje, zwrócił się Kania do Chładuna i ten zaraz posłusznie odpowiedział jak przedtem. Ich weiß nicht. Nie wie, jakie jest imię jego ojca? Zdziwił się Feldwebel. A masz ty w ogóle ojca? Żyje twój ojciec, bałwanie? Ich weiß nicht, ze smarknięciem zadeklarował Chładun. Wszyscy znajdujący się w kancelarii podoficerowie i szeregowcy patrzyli teraz na niego, jakby oglądali mastodonta. Feldwebel był stropiony. Podobnego kretyna spotykam w swojej służbie po raz pierwszy, cugsführerze. Rzeczywiście, rzadki okaz, potwierdził cugsführer. Nie wiadomo teraz, jak napisać w tej rubryce ojciec. Nie wiadomo, żyje czy nie żyje. Jeżeli żyje, musiałby mieć imię. A tego, jak widać, nie dojdziemy do śmierci z tym idiotą. Pisz pan krzyżyk i fertik, panie cugsführerze. Gdyby nawet miał ojca, to już na pewno umarł ze zmartwienia, że takiego głupiego draba spłodził. Pytać o matkę nie ma sensu, bo nam to samo odpowie. W rubryce matka maluj pan tak samo krzyżyk. Kaput, bracie Durnisia,
z twoimi rodzicami. Oficjalnie ich teraz do grobu wkładamy. Verstanden? Sierotą zostałeś, Pantelmonie. Patrz pan, ja do niego gadam, a on sobie afisze na ścianie ogląda. Zapytajcie go, kapralu, jakiego wyznania. Chociaż nie potrzeba, bo się od niego nie dowiemy. Jakiego oni są wyznania? Mahometanie, panie Feldfebel, bez zająknięcia zameldował Kania, ale trafiają się między nimi także chrześcijanie. Znowu klin, westchnął Cuxfirer. Diabeł wie, w co to bydle wierzy. Pantelmon, mamrotał Feldfebel, dziwne imię, co? To będzie prędzej chyba tureckie niż katolickie. Rypnij mu, pan Cuxfirerze, wyznanie muzułmańskie. Zawód? Co tutaj napisać? Feldfebel popatrzył znowu na Chładuna. Jaki w ogóle zawód może mieć takie bydle? Zawodowy idiota, należałoby napisać. Czym się trudnią ci huculi, kapralu? Wyrabiają łapki na myszy i wędrują po całym państwie z różnymi wyrobami drucianymi. Kropnij, pan warkuszu, druciarz. Czy to oni nie chadzają w takich łykowych albo rzemiennych sandałach, kapralu? Tak jest, panie Feldfebel, to są ci sami. Teraz już wiem, Feldfebel skinął głową. Ale to są dosyć sprytni ludzie. Jeden mi raz wsadził fałszywą monetę, kiedy mi wydawał resztę. A ten to widać jakiś wyrzutek, jakaś oferma narodowa. Co tam dalej idzie, Cuxfirerze? Wykształcenie. No, filozofii chyba nie studiował z tą swoją głupią jadaczką. Pisz pan analfabeta. Dalej? Dalej idzie opis osoby. Dosyć płynnie idzie nam ta ewidencja z tobą, durnysia. Pisz pan opis osoby. Twarz? Powinno się napisać morda albo paszczęka i dodać w nawiasie prosi o uderzenie cegłą. Czy to można nazwać twarzą? Czego smarkasz tak, ty muzułmański ośle? Nos ci spuchnie. Huculski muzułmanin stał w milczeniu przed stołem, a na twarzy miał wyraz bezdennie idiotycznego roztargnienia i w ogóle nie reagował na wypowiadane pod jego adresem uwagi. Przy rubryce znaki szczególne Feldfebel wzruszył ramionami. Z tą rubryką kłopotu wielkiego nie ma także. Napisze pan idiota, albo lepiej kretyn. Nie wiem, czy w instrukcji jest coś o tym powiedziane. W tej rubryce ma się pisać, panie Feldfebel, cechy fizyczne, a to będzie cechą umysłową. Pisz, człowieku, na moją odpowiedzialność kretyn. To jest najtrafniejszy znak szczególny. Teraz niech odciśnie palec swój na arkuszu i niech idzie do cholery, tak. Spal się, idioto, przez ten czas można było 10 arkuszy wypełnić. Chładun pożegnał się wyjątkowo solennym smarknięciem i odszedł od stołu. Z kolei Kania przysporzył zmęczonemu Cuxfirerowi roboty ze swoim skomplikowanym nazwiskiem. Psz-ksz-brz-ksz-brz-her, Gott im Himmel! Jak to można takiego szeleszczącego tasiemca wymówić? Kto tym Polakom takie straszliwe nazwiska ponadawał? Powtórz pan jeszcze raz. Szczepan Brzęczyszczewski, wyskandował z zadowoleniem Kania. Język drętwieje od tego. Aby go pocieszyć, podał Kania jako miejsce urodzenia, miejscowość wprawdzie nieistniejącą, ale za to niemożliwą do wymówienia dla Niemca. Mszczonowieścice, gmina Grzmiszczosławice, powiat Trzcino-Grzechotnikowo. Cuxfirer odrzucił pióro i złapał się za głowę. Gdzie to jest? W Galicji? O zgrozo, od samego słuchania robi się słabo. Do stołu podszedł z papierosem w ustach Feldfebel. Co znowu, Cuxfirerze? Nazywa się, panie Feldfebel, Szczepan Przesiewski, urodzony w Moszoszesisze, gmina Krzmiszczalwisze, powiat tego to już sam diabeł nie powtórzy. Feldfebel ze współczuciem pokiwał głową. Rzeczywiście. Dziwaczne nazwy mają ci Polacy. Daj mu pan arkusz, niech sam to powpisuje. Kania wypełnił arkusz z myślonymi danymi biograficznymi, które wprowadziły Cuxfirera w osłupienie. Kiedy wszystko przeczytał, pokiwał głową. Taki arkusz.
Trafia się raz na 10 lat. Czegoś podobnego, panie kapral, jeszcze nie słyszałem. W ilu bitwach pan był? Tu chyba ze 40 miejscowości jest wypisanych. Kiedy pan zdążył być w Azji, miły Boże, rzeczywiście waleczny z pana człowiek? Po spisaniu ewidencji całą paczką, nie zwracając uwagi na resztę kompanii, poszli do kantyny. Wieczorem okazało się, że prawie wszyscy znajdujący się w stacji zbiorczej żołnierze zostali przeznaczeni na front. Czesi nabrali takiego wigoru wojennego, że śpiewali w swoim kącie tak głośno, iż podoficer służbowy musiał ich nieustannie uspokajać i nie mógł sobie z nimi poradzić. Śpiewać, bracie, wolno, jedziemy na front, musimy mieć nastrój, nie? Zapytaj samego komendanta, jeżeli nie wierzysz. Nastrój musi być i wyrabiamy go stale. Chcesz wypić za nasze zdrowie? Żłop, bracie Niemiaszku, i znaj prawdziwych patriotów. Przed Capstrzykiem nastrój bojowy spotęgował się do tego stopnia, że zrezygnowany służbowy, ledwie trzymający się na nogach, machnął ręką. Sram, przyjaciele, na służbę, dosyć, sakra, śpiewajcie sobie, co wam się podoba, nie zwracajcie uwagi na mnie. Wgramolił się na prycze w czeskiej domenie i położył się z czapką naciągniętą na twarz. Jeżeli kto będzie pytał o mnie, powiedzcie, że umarłem. Kapral służbowy umarł. I zaczął pod czapką śpiewać starą, sentymentalną piosenkę niemiecką. Trzy lilie sadzą na swym grobie. Potem zrobiło mu się bardzo smutno, że sam na swojej własnej mogile sadzi trzy lilie. Zaczął płakać i wreszcie usnął z mokrą od łez twarzą. Wieczór ten odznaczał się wywracaniem do góry nogami całego obowiązującego na stacji zbornej porządku. W wytwarzaniu rozgardiaszu celowała specjalnie 12. sala w 3. kompanii. Dienstführer nie mógł się doszukać podoficera służbowego i powierzył tę funkcję jakiemuś zgryźliwemu kapralowi z obwiązaną twarzą, który cierpiał na dokuczliwy ból zęba, dzięki czemu miał pieskie usposobienie i wybuchał gniewem z byle jakiego powodu. Kania siedział w swoim kółku i popijał koniak właśnie wtedy, kiedy kapral zaczął wypędzać pluton na zbiórkę do Capstrzyku, do czego żaden z nich nie miał ochoty. Na zbiórkę musicie pójść. Prędzej, bo kompania czeka. Kania niedbale pociągnął z butelki. Stawajcie na zbiórkę, bo pójdę do oficera służbowego. Idź sobie, nawet po następcę tronu. Ponieważ stojąca na korytarzu w dwuszeregu kompania okazywała swoje niezadowolenie w sposób zgoła niepokojący, kapral pogroził pięścią, zgrzytnął zębami i wyszedł na korytarz. Wracający do sali żołnierze zastali naszych przyjaciół nadal przyjemnie rozgadanych, dokoła rozłożonych na pryczy zapasów. — Ej, koledzy! — zawołał Tyrolczyk. — Wyrywajcie, bo poszedł po oficera służbowego. — Naprawdę? — Zapytaj innych! — odgrażał się na głos. — Właśnie pod prycze — zakomenderował Kania i ująwszy w rękę butelkę na czworakach wczołgał się pod szeroki barłóg. Za nim wpełzła reszta z pudełkami sardynek i wędlinami pod pachą. W rozgwar rozbierających się i rozmawiających żołnierzy wpadł w pewnej chwili głośny okrzyk. — Habtacht! W sali ucichło. Kania, wyciągnięty na płask na podłodze, dojrzał zbliżające się do ich legowiska buty z cholewami, a za nimi podkute trzewiki kaprala. — Gdzie są ci ludzie? — Tutaj siedzieli i pili wódkę, panie lejtnant. — Ja się nie pytam, gdzie siedzieli, tylko gdzie są teraz — mówił zasapany po wędrówce na drugie piętro oficer. — Melduję posłusznie, panie lejtnant, że pozostawiłem ich tutaj. — E? I rozpłynęli się w powietrzu, co? — Kto wie, gdzie jest ten kapral? — zapytał służbowy żołnierzy. — Wyszedł na zbiórkę z kompanią — odezwał się ktoś. W podobnych wypadkach w szeregach austriackich panowała wyjątkowa solidarność. — Nie widziałem ich na zbiórce. — No więc co, kapralu? — zawołał z wściekłością oficer. — Gdzie są ci przestępcy?
Melduję posłusznie, panie lejtnant, że pozostawiłem ich tutaj. Lejtnant żuł coś w zębach. Jeżeli się jest takim straszliwym durniem jak wy, to się zamyka drzwi na klucz. I wtedy jesteście pewni, że ich macie. Tak zrobiłbym ja. Panie lejtnant, stulcie waszą głupią jadaczkę, kiedy ja mówię. Jeżeli jakiś drań zachowuje się wbrew przepisom, wywodził oficer, i chcecie go ukarać, to mu się nie otwiera drzwi na oścież i nie zaprasza do ucieczki. Rozumiecie? Wy, niebotyczny idioto! Panie lejtnant, trzymajcie tylko wasz wychodek zamknięty, kiedy ja mówię, kapralu! Nie skończyłem! Uciął inspekcyjny. A jeżeli ich nie ma, nie ma tym samym winnych i nie ma kogo ukarać. Natomiast nastąpiło inne przewinienie, mianowicie wprowadzenie w błąd organu służbowego i za to poniesie karę ten, kto się tego przewinienia dopuścił. A więc wy! Bardzo ładnie mu to wytłumaczył, szepnął z uznaniem Kania do leżącego przy nim na podłodze Habera i łyknął z butelki. Panie lejtnant, Co meldu? Wy wielbłądzie dwugarbny? Jutro do raportu! Oficer wyszedł. Służbowy odprowadził go aż na korytarz. Wróciwszy do sali, zbliżył się do legowiska, na którym przed chwilą dopuszczono się tak jaskrawo naruszenia przepisów. Kto ich widział? Powtórzył zapytanie pod adresem żołnierzy. Ja, odezwały się odpowiedzi z różnych stron. Gdzie są? W dupie. Wobec tych jednobrzmiących odpowiedzi nieszczęsny służbowy już zamierzał wyjść, kiedy poczuł jakieś palce zaciskające mu się na łydce. Spojrzał w dół i najpierw zobaczył jedną dłoń z symboliczną figurą, a następnie drugą z butelką, wreszcie głowę. Spod pryczy gęsiego wyłazili ci, których widoku tak gorąco był spragniony kilka minut temu. Ach, wy! Nie radzę ci, przyjacielu, jeszcze raz iść do oficera służbowego, bo się niepotrzebnie zmęczy, dobrodusznie mówił Kania, patrząc na butelkę pod światło. Kapral zacisnął pięści. Ja się z wami policzę. Poznacie mnie jeszcze. Już pana znamy, panie kapral, wtrącił Sokolon. Jest pan dwugarbnym wielbłądem. Ja wam... Kapral zachłysnął się z wściekłości. Zobaczycie. Kicham na pana z ironią, panie kolego, uprzejmie odezwał się Kania. Jawol, potwierdził z ukłonem Baldini i wlazł na pryczę. Kapral ze złością nacisnął czapkę i wyszedł z sali. Po wypróżnieniu butelki długi czas jeszcze trwały rozmowy po ciemku. Tematem ich były nie, jak się tego można było spodziewać, bliskie perspektywy wyjazdu na front, lecz plany dalszej dezercji i łazikowania. Należy przypuszczać, że gdyby ci sami żołnierze pomysłowość swoją wykorzystali na froncie, państwa centralne wygrałyby wojnę światową w niedługim czasie. Finis Austria. Następnego dnia rano, bezpośrednio po pobudce, po całej stacji zbornej zaczęły krążyć jakieś dziwne wieści, które rozprzestrzeniały się z błyskawiczną szybkością. Rozpoczynający się dzień ponury i dżdżysty był tragiczny dla monarchii austro-węgierskiej. Był to ostatni dzień jej istnienia. Dzień 31 października 1918 roku. Nie wiadomo skąd do wszystkich sal stacji zbornej przedostała się wiadomość, że do komendy przyszedł w nocy szyfrowany telefonogram zawiadamiający o jakimś manifeście cesarza, który dotąd miał być trzymany w tajemnicy. Oficerowie i podoficerowie gdzieś się podzieli –
Okazało się, że są w komendzie na odprawie. Na stacji zbornej zapanował szalony ruch. Żołnierze z rozgorączkowanymi twarzami chodzili z sali do sali i jeden drugiego pytał o nowiny. Chodziły słuchy, że cesarz Karol abdykował na rzecz swego małoletniego syna Ottona. Inne wieści głosiły, że jest zamordowany. Kolportowano również wiadomość o jakimś buncie na froncie włoskim i utworzeniu tam rad żołnierskich. Nikt nic pewnego nie wiedział i najrozmaitsze plotki rozpalały i bez tego bujną wyobraźnię zgromadzonych w koszarach żołnierzy. Ci, którym po śniadaniu udało się przedostać przez wysoki mur do miasta, wrócili z wiadomościami nieco wiarygodniejszymi. Na murach rozklejone były afisze nawołujące do posłuszeństwa władzy państwowej w osobie cesarza, jak również orędzie do wiernych ludów, głoszące, że każdy naród będzie miał prawo do szerokiej autonomii w swoich granicach etnograficznych. Ludność gromadziła się przed tymi afiszami i różnie je komentowała. Nieliczni patrioci obwiniali naczelne dowództwo o zdradę Niemiec, których pomoc miała być rękojmią zwycięstwa. Inni zaś smutnie kiwali głowami i mówili coś o cesarzowej, która miała rzekomo nawiązać kontakt z koalicją w sprawie zawarcia oddzielnego pokoju. Wiadomości te podziałały na zgromadzonych w stacji zbiorczej jak iskra na beczkę prochu. Około południa otwarcie wypowiedziano posłuszeństwo pod oficerom służbowym i wszyscy kategorycznie domagali się pozwolenia wyjścia do miasta. Warta została wzmocniona przybyłym z jednego z pułków garnizonu plutonem piechoty, a przed bramą stanęły dwa karabiny maszynowe. Obsługa w hełmach bojowych siedziała przy nich i z nikim nie wdawała się w rozmowę. Byli to Niemcy z Górnej Austrii. Nie wiadomo skąd na dachu stacji zbiorczej pojawił się czeski sztandar biało-czerwony, który początkowo uważano za polski. Powiewał on dumnie na wietrze ku radości włóczących się na podwórzu Czechów. Oni też byli pierwszymi, którzy dali hasło do otwartego wypowiedzenia posłuszeństwa. Po obiedzie wszyscy żołnierze zgromadzili się na podwórzu i zaczęli wznosić okrzyki, domagając się wypuszczenia na miasto. Komenda stacji zareagowała na to ściągnięciem do koszar jeszcze jednego plutonu piechoty. Młodziutki Fenrich zastąpiony został przez udekorowanego oberlejtnanta z czarną opaską na prawym oku, który u wejścia do komendy postawił wartę. Podziałało to na żołnierzy prowokująco. Wartownicy z bagnetami na karabinach oglądali się nieswojo na swoich dowódców i coraz chętniejszym uchem nasłuchiwali okrzyków skłębiącego się na podwórzu tłumu żołnierskiego, z któregoś okna wyleciał na bruk podwórza taboret. Dało to sygnał do ogólnego demolowania urządzenia koszar. Posępny, jednooki oberlejtnant wyszedł na schodki komendy i dał znak stojącemu obok niego trębaczowi. Rozległ się sygnał. Żołnierze powrócili na podwórze i zgromadzili się przed komendą w odległości kilkudziesięciu kroków. Oberlejtnant podniósł rękę. Wzywam was do zachowania spokoju i ostrzegam przed dawaniem posłuchu agitatorom namawiającym was do łamania przepisów. Jeżeli akty nieposłuszeństwa powtórzą się jeszcze raz, będę do was strzelał, jak do psów. I żywa noga stąd nie ujdzie. Macie natychmiast powrócić do swoich sal i czekać na dalsze rozkazy. Rozejść się! Wysłuchali oficera w milczeniu. Kiedy jednak skończył, po małej przerwie rozległy się okrzyki. Nie strasz, nie boimy się! Dosyć tyranizowania, precz z Austrią! Oficer wodził swoim jednym okiem po rozkrzyczanym tłumie tłoczącym się na placu i wolno odpinał futerał rewolweru. Precz z tyranami, precz za Austrią! Z okna komendy wyjrzała ostrożnie trupio-blada twarz pułkownika. Dawać go tu, złodzieja, na gałąź z nim! Tłum zakołysał się i pułkownik schował głowę. Oberlejtnant wydał jakiś rozkaz stojącemu przy nim Fenrichowi. Ten zaś z kolei powiedział coś do obsługi karabinów maszynowych, która położyła się przy nich na ziemi i otworzyła skrzynki z taśmami amunicyjnymi. Na czoło tłumu wysunął się Kania, uzbrojony w karabin i otoczony kilkoma również uzbrojonymi żołnierzami. Oberlejtnant zauważył ich i podniósł rękę. Natychmiast oddać karabiny! Wypuśćcie nas do miasta! Nie będę z wami pertraktował, szaleńcy! Oddajcie karabiny i wracajcie do koszar.
W tłumie podniósł się znów gwar i rósł z sekundy na sekundę. — Dosyć rzezi! Nie damy się dalej zabijać! Chcemy do miasta! Oberlejtnant wyjął rewolwer. — Daję wam 3 minuty czasu na wykonanie mego rozkazu. Równo z końcem 3 minuty otwieram ogień. Spokojnie odwinął rękaw i patrzył na zegarek. Kania szybko naradzał się z otaczającymi go żołnierzami. Z tyłu odezwały się okrzyki. — Zmasakruje nas! Wracajmy lepiej do sal! — Cicho być! Wybrać komitet! Racja! Wybrać komitet! Zebrać radę! Jakiś żołnierz uniesiony na rękach zwrócił się do tłumu. — Wracamy do koszar i wybieramy komitet! Do koszar! Do koszar! Wszyscy zaczęli cisnąć się do wejścia. Rozogniony Kania z ręką na zamku karabinu zamykał odwrót. Ledwie weszli z górnych pięter, zaczęli zbiegać żołnierze. — Zbierają się! Odchodzą! Pilnować drzwi! Może zechcą wedrzeć się za nami! Kania wrócił na dół i wyjrzał. Stalowe hełmy przed komendą znikły. Zgromadzone przed wartownią i obok bramy pogotowie piechoty ustawione w czwórki było gotowe do odmarszu. Z komendy stacji zbiorczej wyszedł oberlejtnant i szybko stanął na czele oddziału. Wydał komendę i wyprowadził go za bramę. Podwórze znowu się zapełniło. Przywódcy byli zdetonowani i nie wiedzieli, czemu przypisać nagły odmarsz pogotowia. — Będą nas ostrzeliwali z dział! — krzyknął ktoś. — Do komendy! Całym tłumem rzucili się w kierunku komendy i wpadli do wnętrza budynku. Wszystkie kancelarie były puste, na podłodze leżały porozrzucane papiery, wszędzie panował nieład wskazujący na pośpieszną ucieczkę. W jednym z pokoi stała otwarta na oścież kasa, całkowicie opróżniona. — Uciekli! Rozwścieczeni żołnierze zrywali ze ścian portrety cesarza i darli je na strzępy. Kiedy zdemolowali urządzenie komendy, ktoś rzucił hasło rozgrabienia magazynów, które doszczętnie ogołocono. Znaleziono w nich kilka beczek rumu, zaczęła się bezładna, chaotyczna pijatyka. Niektórzy żołnierze poprzypinali sobie do płaszczy kawałki czerwonego materiału, inni zaś ozdabiali się małymi kokardkami o barwach narodowych. Kania, z przypiętym na miejscu austriackiego bączka orzełkiem, zwoływał Polaków. To samo robili przedstawiciele innych narodowości. Połowa zdążyła już tymczasem wyjść za bramę, nie zatrzymana przez nikogo. Wartownia była pusta. Koszary pozostawiono na pastwę rozwydrzonego tłumu, który chciał na kimś wywrzeć zemstę za znoszone przez kilka lat katusze. W baraku demolowano urządzenia wewnętrzne, wybijano szyby. W końcu zaś podpalono stertę słomy i podwórze rozświetliło się jaskrawym płomieniem. — Podpalić koszary! Nie jesteśmy dzikusami! — wołali rozważniejsi. — Do miasta! Do miasta! Powoli zapadał zmrok i na niebie ukazała się łuna pożaru, ogarniającego kilka drewnianych baraków stojących na podwórzu stacji zbornej. Kania polecił jakiemuś lwowiakowi zebrać wszystkich Polaków, poprzypinać im do mundurów biało-amarantowe kokardki albo orzełki i wyjść z nimi z koszar zwartym oddziałem. Z miasta przybiegli ci, którzy poprzednio wyszli za bramę. — Rewolucja! Za chwilę na podwórzu rozległy się okrzyki. — Rewolucja! Żołnierze ściskali się i całowali. Zapanowała nieokiełznana radość. — Niech żyje Polska! — krzyknął Kania. W ślad za tym okrzykiem zaczęły się rozlegać inne w różnych językach. Przyniesione z miasta wiadomości brzmiały różnie. Jedni opowiadali o zatłoczonych wojskiem pociągach odjeżdżających w kierunku frontu, inni zaś zaprzeczali temu i twierdzili, że pociągi pełne są uciekinierów z linii bojowej, gdzie podobno zaprzestano walki. Władze wojskowe w mieście były bezczynne. Na ulicach nie można było spotkać ani jednego oficera lub starszego podoficera. Ktoś widział leżącego na ulicy zabitego feldwebla. Baraki na podwórzu spaliły się do szczętu i zapanowała ciemność. Żołnierze wrócili do koszar. Każda grupa narodowa wydelegowała jednego przedstawiciela do stworzonej ad hoc komendy tymczasowej, mającej zaprowadzić jaki taki porządek. Wszędzie panowało jedno tylko pragnienie – wyjechać do domu. Polacy zgromadzeni na oddzielnym piętrze wraz z Czechami postanowili przed wyjazdem zabrać pozostawione w magazynach karabiny i amunicję.
Kania, obrany dowódcą, w porozumieniu z innymi wyznaczył wartę i przy bramie pełniły teraz służbę uzbrojone po zęby posterunki na wypadek, gdyby ktoś próbował wedrzeć się do koszar. Obawiano się zresztą jedynie żandarmerii węgierskiej. Przez całą noc nikt nie spał. Zaszłe wypadki, uzupełniane ciągle świeżymi nowinami, dały mniej więcej zgodny i jasny obraz położenia. Fronty przestały istnieć. W każdym kraju koronnym powstawały rządy narodowe, które ogłaszały niepodległość. Monarchia habsburska ostatecznie znikła z mapy Europy. Z okna wagonu pociągu zdążającego do granicy włoskiej wychylił się były jeniec wojenny Giuseppe Baldini w cywilnym ubraniu podróżnym. Na peronie przed wagonem w austriackim mundurze, ale ze srebrnymi wężykami na kołnierzu i orzełkiem na maciejówce stał Kania. Na dworcu panował szalony ruch. We wszystkich kierunkach biegali zaaferowani podróżni, między którymi widziano przemykających się jakoś trwożnie mężczyzn w mundurach wojskowych, ale bez oznak stopnia, na których miejscu widniały jaśniejsze tła po odprutych przezornie naszyciach i gwiazdkach. Kania palił papierosa i patrzył w górę. Mam nadzieję, że będziesz miał dosyć znośną podróż. Trochę spokojniej jest w ostatnich dniach. A kiedy ty wyjedziesz? Jak skończę gromadzić rodaków? Już mam przydział. Za kilka dni przyjdzie moja nominacja na podchorążego, czy nawet podporucznika, nie wiem dokładnie. Chciał jeszcze coś powiedzieć, ale zamknął usta i patrzył bez słowa na twarz przyjaciela. Proszę wsiadać, nawoływali konduktorzy. Baldini wyciągnął rękę i Kania chwycił ją w swoją dłoń. Obydwom cisnęły się na usta jakieś słowa, ale nie wypowiadali ich i patrzyli sobie w oczy. Jestem ostatni z paczki, odezwał się Baldini. Oni są już pewno w domu. Prawdopodobnie. Konduktorzy przechodzili wzdłuż wagonu i zatrzaskiwali drzwiczki. Baldini mocno potrząsnął, trzymaną w uścisku dłonią. Żegnaj, przyjacielu. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy w lepszych warunkach. Kania przełknął łzy. Niedługo. Od strony parowozu odezwał się ostry gwizdek. Do widzenia, Giuseppe. Do widzenia, drogi towarzyszu. Arrivederci, amico. Ciężko mi się z tobą rozstawać. W oczach Włocha ukazały się łzy. Mnie też jest ciężko, odpowiedział Kania, odwracając głowę. Po chwili jednak wyprostował się i uśmiechnął. Do diabła rogatego. Rozmazgaiłem się. Po drugim gwizdku wagony drgnęły i powoli zaczęły sunąć wzdłuż peronu. Baldini nie wypuszczał dłoni Kani, który szedł obok wagonu. Żegnaj, życzę ci szczęścia. A ty pisz zaraz po przyjeździe do domu. Adres masz. Napiszę, na pewno napiszę. Pociąg nabierał szybkości i obaj przyjaciele jeszcze raz mocno uścisnęli sobie dłonie. Kania skinął głową. Do widzenia. Chciał jeszcze coś krzyknąć, ale słowa uwięzły mu w gardle i patrzył w milczeniu na okno wagonu, w którym stał Baldini i machał chusteczką. Kania wytężył oczy, aby widzieć ten malejący coraz bardziej obraz. Wreszcie, zasnutymi mgłą oczyma, dojrzał już tylko czarny punkt ostatniego wagonu. W punkcie tym ześrodkował wszystkie wspomnienia, a kiedy i on znikł za linią horyzontu, w promiennej tarczy zachodzącego słońca ujrzał cztery twarze. Twarze wiernych towarzyszy, z którymi przeżył ostatnie miesiące służby pod czarno-żółtym sztandarem nieistniejącej już monarchii.